Ja takuj dziadka w ten sposób, bo jeszcze zawału dostanie. ma ponad 2000 lat. Szacunku do starszych. Parthetic! No Ale tu widzowie za mnie ten piszą opinię o tym filmie, to co ja mam oglądać? Dzięki Walongelo, za 11 lat witam. Dobra, kawałek, chociaż bo to 50 minut trwa. Dobra, ma będzie moja ostatni film. Lords of the Fallen jest nie do końca trafne opinię, ma delirkę. Filmik z cyklu youtuberzy zagubili się w życiu przekrza yy... The Lords of the Fallen. Okej. Okay. Nie oglądałem tego Kiszaka, ale Ejmi mi pisał, że Kiszak oglądał tego typa. I że ten typ gada ciężkie głupoty. Ja i komentował jego, jego słowa, bo, bo mogę. Ty, generalnie patrz. Widz pyta co myślisz o tej gierce. Na przyspieszeniu ja ogląda. Uwali, ale Po przespaniu 4 godzin, czyli... Po... Czy serio mi się chce oglądać to 40 minut? No kawałek chociaż. Po przespaniu nocy, tak? A raczej działo swoją w dzień. By... Czuję się oszukany. Oszukany się czuję na 250 zł. I jeszcze bym to przemilczał, ale zobacz to. Zobaczyłem tego screena. Koniec i... jest najlepszy. I nie wierzę w ludzkość. Co to jest? O tej grze. Oceny jakiejś redakcji YouTuberów jakiś Już pisa... oglądałem jak Kisak oglądał mój filmik. Teraz oglądam jak ktoś inny ogląda mój filmik. O grach. Co to w dupa jest? Co to jest? Co to są za oceny? Oni grali w tej grę? No, dla mnie takie oceny odpowiadające rzeczywistości. Nie widzę problemu. Ale może zaraz się dowiemy na czym problem polega w ogóle. Przy chociaż jedna osoba, to dał najniższą ocenę? Najniższa ocena to jest 8 w dupę na 10 tej gry. No to nie... Jak się... to możliwe? Ja, ja, grałem. Ja bym ocenił podobnie. No, to ja grałem. Opinie graczy? Sam ci zaraz powiem swoją opinię. Bo naprawdę ta gra jest ciężkim w dupę skamem i czuje się oszukany na 250 złotych. Pozew zbiorowy powinien być. W tej... Ja się nie czuję oszukany. Tak by był pozew zbiorowy, to, to ja jakby nie muszę w nim uczestniczyć. I że jest zrobione wszystko. 30... No nikt cię nie zaprasza koleżku, jak ci się podobało, no to okej. Okay. Tylko źle, ludzie, którzy zrobili tę grę nigdy nie grali pewnie żadnego slajka -like a nawet w oryginały. Czemu? Ja mam taką, takie przemyślenie, że to jest poważna teza, twarda teza, odważna w pewnym kontekście, dlatego że ja mam za to takie poczucie, że twórcy grali w slajka Widzę tam pewne takie e, odniesienia czy inspiracje, o których sami twórcy mówili, mówili że, że gra, grali w Soulsy i że, mm, że wykorzystują tą, tą, tą wiedzę, to doświadczenie, tą przygodę, którą przeżyli. Dobra, bo spazuję bo już ciężko. Właśnie na tym polega mój film, że wie, widać, że wiedzą, co to jest Souls Like, tylko źle to skopiowali. Na tym w ogóle mój film polega. Więc nie wiem. O co koleżce chodzi, jak na razie. A, ale okej. Okay. Czemu takie gry powstają? I czemu? Ja... ja się cieszę, że takie gry powstają. Ja się dałem na to nabrać. Trailer mnie oszukał. Powinien oddać pieniądze wszystkim. Przecież te oceny. To jest takie oszustwo, że jeżeli ci ludzie nie wzięli za to pieniędzy, to są idiotami, jeżeli dali 8 na 10, niechże. A jeżeli wzięli za to pieniądze, to powinni w dupę teraz wrócić z tego, co dostali mi 250 zł, że się da nabrać. Przez tych oszustów. Nie zapłacili mi za tą grę, jako chyba jedynemu na Twitchu. I Haslay, też nie reklamował tej gry. I Kiszak co? też nie wziął pieniędzy. No, znaczy, ja oczywiście nie mam takich wyników, jak ci panowie, ale ja też mam ogólnie konto na Twitchu. E, I mi też twórcy nie zapłacili, więc. E... Okej. Okay. To zdanie było nieprawdziwe, ale nie będę się czepiał. <laughs> ale to robisz. Yy, nie wiem. Ja na razie od jest ten film. Tak mi się wydaje. i Ja. I dlatego ja mogę szczerze powiedzieć, co myślę o tej grze. I myślę, że się zjeść oszu. Nie wiem po co miałem to no oglądać. Ja też mogę szczerze powiedzieć, ale mam trochę inne odczucia. Wszystko w tej grze jest źle. Jest 50 minut na moje 20 minut filmu i na razie nic jeszcze nie powiedział. I nie wiem kiedy on zacznie mówić coś o moim filmie. Co? Nie wiem czy wy w ogóle widza wygraliście w Souls like do tego czy to za... u mnie albo u kogo innego. Ale no, wystarczy pograć w tą grę pół godziny, żeby zobaczyć jak duże rzeczy jest tu źle zrobionych. Zaczynając w od rola, zwykłej przewrotki, autoataki, no. podnoszenie dusz, animacja podnoszenia dusz. Co to nie, jest? jak on będzie bronił... Dobre, już za Jak on obroni animacja podnoszenia dusz, to nie ogląda tego dalej, bo to nie ma sensu. Pieprze to. Okej, okay, mieliśmy tą rolę, ale tam żadnych konkretów nie było. Więc jak mu się nie podoba, to ja mogę powiedzieć, że mi się podoba. I na tym zakończyć jakby ten temat, jeżeli nie zostanie rozwinięty. A jeżeli chodzi o animację podnoszenia dusz, to ja rozumiem, że się gra o Elden Ringa, ja rozumiem, że się Elden Ring podoba, ale nie w każdej grze musi być e, podnoszenie dusz e, czynnością bez konsekwencji. Mm. Dobra, już ci tłumaczę, bo chyba nigdy w Slow nie grałeś. Właśnie konsekwencją w tej grze jest, że padasz i tracisz wszystkie dusze. I potem próbujesz je odzyskać, podnosząc. A nie, że nie da się tego zrobić, bo jest animacja, i ci mogą ją przerwać, i ich i tak nie podniesiesz. Ile razy. Kurde, jak on... Przecież on ogląda mój filmik po filmie Kiszaka, który pewnie też mówił o animacji. I na pewno już to tłumaczył, jak to działa. I do niego to nadal nie dotarło? W przypadku, kiedy mamy gotika na przykład i podnosimy rośliny. <laughs> gothic souls like zwłaszcza w dupę, nie, nie o czym on mówi. Poza tym, co ma podnoszenie roślin? Kiedy w gotiku walczysz sobie z mopkami, podnosisz duszę. Masz sejwa co sekundę przed każdym mopkiem. No, jakby, jak można porównywać te gry? To no niech jeszcze powie, że w Mario się uderza w tego, kwadracik i grzybek wyskakuje. <grych> to tyle samo wniesie do dyskusji. Jest to trochę. Czy znaczy tak? Dla mnie lepiej, żeby była ta animacja w gotiku niż nie było. Psz, kto grał. Yy... W sensie, dobra, powiem tak. Jest milion modów do Gotika, i chyba bazowym modem w, ka w każdym z tych modów, bazową rzeczą jest usunięcie animacji podnoszenia przedmiotów. Nie wiem, czy grał kiedyś ktoś w moda Gotika jakiegokolwiek, ale te animacje są tak idiotyczne i irytujące, że je usuwają w każdej modyfikacji. To, jest, to było dobre w czasach, jak jedyną grę, którą miałeś na kompie to Gotik, i miałeś w czasu Fest. I wypieprzony na wszystko siedziałeś sobie, grałeś w goticzka, nie wiedziałeś nawet co się dzieje i się cieszyłeś, że zbierasz roślinki. Ale nie nosi to ze sobą. A jeżeli by nie było tej animacji, to ucierpiałaby e, wiarygodność rozgrywki, jeżeli takowa może istnieć w gotiku ehm, a nie e, Gotik. Go Według niego Gothic polega na zbieraniu w dupę roślin? Co ty, zielarzem jesteś jakimś? W Gothicu się tak, w Gothicu tak. Fabuła, klimacik, wiesz o co chodzi, walka, najmniej ważna rzecz, te pieprzone zbieranie, które irytuje, że musisz tysiąc razy oglądać tą samą gówniarą animację. Ale Gothic to nawet nie jest Souls-like, co za różnica. W Gothicu mogą... To nie wiem, co to za porównanie, ja dawałem... Chyba w tym filmie, albo to z Kiszakiem było, że dałem porównanie tego Lordsów do Red Dead Redemption, gdzie masz animacje wszystkiego, ale to zupełnie inne gry. I tam te animacje pasują do spokojnego klimatu gierki, a tutaj masz Souls-like i te animacje tylko irytują. Tu chodzi o bicie bossów w Souls-like'ach. Ale nie byłoby poza tym żadnych żadnych konsekwencji, nie byłoby żadnej wagi. W momencie, kiedy jest animacja podnoszenia duszy w Lord of the Fallen. To tacy gracze jak pan Kiszak, e, pan na A. arecticus, a ja przepraszam, że się nie dutukowałem, ale nie pamiętam, a nie będę teraz sprawdzał. I pan e, Spartiatix A. Mają powody do płaczu. Mają powody do płaczu i to bardzo dobrze. To wynika z tego, że to animacja. Dobra, nie zdziwię się, jak w którymś paczu w końcu usuną tą animację podnoszenia dusz. Chyba, że już ta gra umarła i każdy, kto miał w nią zagrać, zagrał i nie będą patcować tej gry. To też może tak być. Animacja podnoszenia dusz występuje często w krytycznych momentach. Jakiś jak, witam. Cało, że razem skomentujemy to gówno. Słyszałem, że to komentowałeś. No, mi się to już ciężko ogląda, dopiero 4 minuty. Kiedy jesteśmy na bossie, kiedy umieramy przy przeciwnikach, zazwyczaj przeciwnicy powodują Ciężko to nas się ogląda. Utratę, utratę dusz. E, więc jest to kolejny aspekt, na który musimy zwracać uwagę, bo on podnosi on poziom trudności, dodaje trochę tego, mm, tego, tego wątku. No ale jak można Soul Strike do Gotika porównać? To jest człowiek yy, wielu talentów, w takim razie, jakiś, nie wiem jak on to zrobił. Od podnoszenia tych dusz. W Elden Ringu tego nie ma, kilka mek, są automatycznie się do nas przenoszą, a tutaj musimy uwzględnić to, że. Ale chociaż wiemy, że on grał w Elden Ringa, więc y, jakieś ma doświadczenie z Soul chyba że to widział na jakimś gameplayu. Podniesienie dusz powoduje to, że. Będziemy troszkę otwarci na ciosy przez pewien czas, więc musimy w dobrym momencie je podnieść. Jeżeli nam się... On nie rozumie w dupę, nie rozumie, że konsekwencją są slajki, jest, że ty upuszczasz te dusze, ale nie mogą ci utrudniać ich podnoszenia, bo wtedy bez sensu jest to wszystko. Od podstaw wszystko jest spieprzone. Już poniosłeś konsekwencje, Deda, upuściłeś duszę. Teraz musisz je odzyskać. A nie, że nie da się tego zrobić, bo ci to przerwią czymkolwiek i ty tego w ogóle nie podniesiesz. Przecież to jest bez sensu, co on mówi. Jeśli tego nie uda, to, 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 nie uda, to, to tracimy te dusze. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i w tym wypadku mi się podoba, a. Płacz ludzi na polskim YouTubie, niektórych ludzi oczywiście. umacnia mnie w tym przekonaniu. Okej. Okay. Jakieś animacje bossów, którzy biegają i są nieśmiertelni, byleby przedłużyć walkę. No inaczej... już o tym mówiłem, ale ja się powtórzę, Cale oczywiście. Animacje bossów, którzy latają i są nieśmiertelni, tutaj chodzi na pewno o uciszonego świętego o bossa przy pierwszym czerwonym Nie pamiętam masarku? żadnej nazwy, ale chodziło I o um... chodziło o bocza chodziło o latającego bossa Jestem na smoku Żydem, Nie, Kruk to był, już ledwo pamiętam Karol X dał na Golibordę 5 złotych Zaraz ci powie, że w NetForce idzie też tak od razu nie możesz <laughs> zmienić kierunku jak w Lordcach przy rolu XD <laughs> Panicza latającego na smoku z samego początku gry. No ale tam, a racja, on też. Mm. Ja ponownie podam dobrego tipa, wystarczy skontrować ich atak i oni spadną z tego i nie trzeba będzie czekać ani dodawać ich ataków. Jeden prosty trik zaszokował wszystkich. Czy trwa by 30 sekund? Bo jest tak rozpieprzona! Tak gra to jest pieprzone oszustwo! Nie wiem kiedy ostatnio się tak naciąłem na grę. Bo na przykład tak, grałem w Far Cry'a 5, który też mi się bardzo nie podobał, tylko ja go kupiłem chyba za 30 złotych. To jak zaczniesz, 5 można ocenić 5 na 10, ale tak gra kosztuje 250 złotych w dupę. Mieszane oceny, no właśnie widzowie, znaczy gracze chociaż ogarnięci. Ja bym chciał ogólnie powiedzieć, z czego wynikają te negatywne recenzje? <grym> Ciekawe. teraz będzie bronił ocen na Steamie, no. Eee, jeżeli chodzi o trzech twórców, to jest trzeci, którego komentuję. One wynikają z tego, o czym już wcześniej mówiłem, czyli to są ludzie, którzy grali w DS. -a. <laughs> I... A dla jakich ludzi jest zrobiona gra typu Souls, like kopia typowa w dupę gier od oryginalnych twórców? Dla jakich ludzi? Dla nowych, którzy pierwszy raz w życiu będą grali na pc czy dla fanów tego typu gier, tylko że jest to niedorobione i dlatego są oburzeni? Wytyfy? Możesz go zapytać? Bo jeżeli grę sprzedajesz jako Souls like i na trailerach było Souls like w dupę XXI wieku najlepszy, no to nie można zrobić takiego gówna, bo ty dla nas tę grę robisz. Co to w ogóle znaczy? To nie trzeba było tak tego reklamować, może byłyby oceny inne, skoro trafiłoby to do ludzi, którzy pierwszy raz w życiu mają do czynienia z pecetem, czy tam konsolą. I oczekują DS- i nie dostają DSA i w momencie kiedy oni oczekują. Poza tym nikt nie oczekuje. Lig of P potwierdza, że nikt nie oczekuje kopii 1 do 1 i ma dobrą opinię. o czegoś, a dostają coś innego, to niezależnie co by to było, to Lig of P. Czują się zawiedzeni. Jeżeli chcesz pod Xboxa, napalasz się na tego Xboxa, a w środku jest PS4, czy tam i jak jesteś na to obrażony, to ma... Nie, dobra, szaleję za. No, konsola PlayStation to bardzo możliwe, że będzie się niezadowolonym. Mimo, że jeden i drugi produkt jest, jest porównywalny. Ta? A odpalisz na Xboxie Spider-Mana 2? Czyli ale 52% i tak jest dużo. W tej grze wszystko jest źle zrobione. To są dwie inne konsole. Nie wiem, w sumie za bardzo, ja też się na konsolach nie znam, ale Xbox to masz wszystkie gry z PC-ta na tym, tak? Tam nie ma żadnych, yy, jak na Sony, tam nie ma żadnych ekskluzywów chyba, nie? Mm, nie zgodzę się, że wszystko jest źle zrobione. Wszystko Tom? to jest yy, bardzo, bardzo szerokie. Fordy nie ma na PC-ta? Terminu i się krajobrazy na przykład podobają, między innymi to, to już no jest To i no to co ty sprzecz... pieprzysz? Znaczy, wybacz, widzę, co ty mówisz. ności <grymność> do tego, co ten pan mówi. Ale nie, exclusiv to ja mam na myśli, że nie ma czegoś na pc -ta. Bo jak jest na Xbox'a, no to równie dobrze na PC można zagrać. Lordsy Dark Souls 1, jedyneczka. Yy... Mówi. Przewrót. W ogóle najgorsze w tej grze jest to, w normalnych Souls-likeach. Podam Ci to na przykładzie, patrz, na rysuje ci to. No tak, chłop na razie nie podał żadnego argumentu. Jedynym jego argumentem było, że w gotiku też jest animacja podnoszenia roślin. I jak na razie chyba nie było żadnego argumentu, mi się wydaje. Poza Xboxem pod Koinką. Co A i jemu się podobał wszystko. Masz tak, są Oj. Oj, te, oj te kopium, oj te kopium. Jak się nauczyło jednej gierki, to da się nauczyć drugiej. I... Wystarczy chcieć, ale ja rozumiem. To jest jak z tym prezentem pod choin. No i przeszedłem całą tą grę i co z tego? To nie ma znaczenia. Żadnej przyjemności z tego nie miałem. Nie wiem o czym on mówi. Ja? I tak, widzę, żeby nie musiał. Jesteś tutaj? Ja auto atak nie? Nie. On nie rozumie, ten koleżka nie rozumie najprostszej rzeczy, że tu nie chodzi o naukę rzeczy od nowa, bo Lies of Pi miało trochę inny system i fajny i inaczej jednak się trochę walczy i, i przyjemnie było się tego uczyć. A tutaj jest to po prostu źle zrobione, nie jest, że to jest trudne, tylko to jest po prostu w dupę krzywe wszystko i to jest problem. I nie wiem czemu do niego to nie dociera, co ja mówię, co Kiszak mówił, bo on jest, on jest po obejrzeniu filmu Kiszaka... I widzi te argumenty, które są pewnie bardzo podobne, a i tak coś jakby ogląda bez zrozumienia niczego. Albo po prostu wszystkie argumenty odbijają się od niego, żaden do niego nie trafia i dlatego tak gada. No właśnie, i Sekiro też miał zupełnie inny system walki i według mnie najlepszy w ogóle w Gierkach. I jakoś nie jestem obrażony na twórców. Wy, ty, wy? jak to możliwe. To jest chyba coś, czego nie było na wcześniejszych e, materiałach które komentowałem, więc jestem ciekaw, co, co jest nie tak. Ja czemu auto atak robisz? W tą stronę przy krawędzi. I w normalnym South-like'u jesteś przy krawędzi, robisz ten atak, ale widzisz kurde, zaraz padnę i klikasz kółko na padzie, lub jak to musi stawione i ci robi rola. I przerywasz animację ataku i nie spadasz. W tej grze ta gra jest robiona jak Heroesy w dupę. Herousy graturowa. Jak klikniesz atak, to nie możesz zrobić przewrotu. oj, Czyli tak. A tak ma za dużą uwagę w sobie, w sensie. Nie. Ataki nic nie ważą w tej grze, to też problem. Ja robię sobie już do troll, ale ktoś. Nie wiem szczerze, jak to może być troll, mimo wszystko. Bo ludziom się tak nudzi. Przecież ja przed chwilą oglądałem prawie godzinne filmy, jak chłop zebrał jakieś memy o Random Brusie i o nim zrobił. To, to z drugiej, no nie zdziwiłbym się, jak to byłby troll w sumie. Nie, niesie za sobą pewną odpowiedzialność. Kiedy go wykonujemy, to musimy już iść za tym atakiem. A, a w innych grach można na przykład przerwać atak i sobie zrolować w środku ataku. Przez co oczywiście są łatwiejsze pod tym kątem. Ten, pod tym dom... Elden Ring jest dla niego łatwiejszy niż dupe lordsy, które są brindenowe. W sensie ta gra nie jest trudna, on tego nie rozumie cały czas. To nie jest trudna gra, to jest łatwa gra, tylko jest gówniana mechanicznie. To jest Debi. E, czyli te, ten kolega jest e, Dead, o tak powiem. E, tak, Sekiro prostszy w dupę. No ciężko. elementem. A tutaj tego nie ma i jednak trzeba troszkę pomyśleć. No, dlatego podałem przykład Heroesów, to nie jest gra strategiczna, tylko bardziej zręcznościowa. Więc jakby nie rozumiem tego, czemu tak jest. I dlatego się dziwię. Nie wiem, czemu on. Gada takie bzdety, ten koleżka w filmie. Co nie chodzi o mnie i tym to razem. To jest problem, tak? Jest. Dlatego pana problem. Dla mnie osobiście problem to nie jest. Aha. Za... <laughs> Czyli nagrał film, w którym jest napisane, że nie do końca trafne opinie moje. I jego odbicie piłki na wszystko, to jest, że według niego to nie jest problem. To czemu ten film się tak nazywa? Zakolejkowany ruch i ci zrobi ten tak i spadniesz w przepaść. Nie da się tego powstrzymać. I jest prosty sposób, żeby nie spaść w przepaść. Wystarczy nie, nie spaść. Nie robić e, uderzeń blisko Aha, przepaści, no w stronę przepaści. No właśnie, no. E, I powinno to pomóc. Jak klikniesz w momencie, to ty już tylko możesz obserwować. A żeby nie być bezdomnym, wystarczy kupić dom. scenkę, jak spadasz przekaz, To prawda. Jeżeli na przykład też się zdoczuje Bosa w tym momencie czy innego moba, to otrzyma się obrażenia. To to są fakty. To, Za się, z, to się zgadzamy. To mi się podoba. <noise> tak, Black blue. witam w ogóle witam. To jest. Jest pewnego rodzaju wspólny język nawiązywany. To się nie da nic zrobić. Tak gra jest, wszystko jest tutaj źle zrobione. Animacja podnoszenia dusz. Aho, jak masz gry Ja już się odnosiłem do tej animacji podnoszenia dusz, ale z, chę z chęcią jeszcze posłucham tego. Weźmiesz radę do siebie, stajesz się lepszym graczem, nie tylko graczem, człowiekiem. Całokształt się poprawi. A, tego tego dźwięku OS spływającego po policzkach. Masz tutaj mgłę przed bossem. Mgła jest, ja tu jest gdzieś ognisko. W ogóle w tej grze też ogniska są problemem, ale swoją drogą. Masz mgłę w tej grze. W souls-like grach przed tą mgłą są dusze. Ale to nie jest nawet problem, nawet jakby na bosie te dusze by były, czyli gdzieś tu jest boss, bo już przeszedłeś za mgłę, a tu są dusze. To tej na przykład Elden Ringu wbiegasz w te dusze, klikasz chyba krzyżyk i on ci je podnosi. A w tej grze. No, łatwiutko jest, co? A tu nie ma tak łatwiutko? Oj. Podbiegasz do duszy, klikasz krzyżyk, i jest animacja, jak on to podnosi. Nie... No i Miasz jest przykro. Miasz jest przykro, bo ja wiem z czego frustracja wynika z tego, że podnosiło się duszę na pałę i otrzymywało się bułę od bosa. Jest to przykre niewątpliwie. Ale da się tego uniknąć w jeden prosty sposób. To jest chyba w ogóle jakiś poradnik w moim wykonaniu kolejny. No. Należy podnosić duszę wtedy, kiedy nie, nie, nie jest się atakowany przez przeciwnika, albo zaraz się nie dostanie buły, więc wtedy wypadałoby najpierw uniknąć. Ataku przeciwnika i dopiero wtedy ponieść, kiedy ma się to okienko czasowe. Da się jej w dupę przerwać, a bo w tym nie, nie no, ciężko mi cokolwiek już mówić tutaj, bo on, on chyba nie grał jednak w tę grę. W czasie może ci zapieprzyć, przerwać animację i, i tak tych już nie podniesiesz, więc nawet nie opłaca się ich próbować podnieść. No, opłaca się próbować podnieść. Ty Kiszek, a może to jest jeden z tych forum inwestycyjnego, co Cię obrażali, bo akcje spadły i może to jest on? że spadły mu akcje, stracił pieniądze i w wnerwiony filmy nagrał. Jak chcesz no hit zrobić, po prostu jedno się trafić. No i wtedy też dusz się stracisz, bo nie padniesz, więc kolejny problem z głowy. Ja się zazwyczaj podnoszę, jest to całkiem proste, wystarczy um, mieć troszkę takiej uh, wyobraźni przestrzennej, troszkę, troszkę znać uh, moveset bossa i nie ma z tym problemu żadnego. Czemu jest taka mechanika? Pominada się jeszcze tak wydarzyć, jak gówno. Aha, właśnie. I tutaj był też argument. Nie wiem. Jakby nie roz... Ten typ totalnie nie rozumie, w czym jest problem. On cały czas przestrzela. Tu chodzi o to, że zrobili. Niepotrzebnie utrudnienie z czegoś, co powinno być. Ty już poniosłeś konsekwencje. Upuściłeś wszystkie dusze, jakie miałeś podejdzie. Powinni ci je normalnie dać odzyskać. I tyle. Tak jak to, no, ty już poniosłeś te konsekwencje, czemu masz dwa razy je ponosić, to jest po prostu bez sensu, to jest problem, nie wiem czemu on tego nie widzi i cały czas gada jakieś głupoty, na no, yerby ochotę, no to rób, no, idealna będzie, godzinka, będzie piszą, tak. Może ja to yerbę codziennie. Które, na niektóre gry co wyszły w tym roku, na tym silniku wyglądają giga, ale ta gra nawet grafikę spieprzyła, w tej grze, ta gra jest po prostu brzydka jak na ten rok, w tej grze nawet grafika jest spieprzona, a tu nawet się nie musi... Będzie chwalił grafikę i bez wyzywatera? A już to widzę. Za... Starać. chyba że się starali, żeby ją popsuć. Nie wiem jak to możliwe, że w tej grze nawet gra... Jakby tak elokwentnie na to odpowiedzieć... E... Są so, gusta i guściki, chyba, chyba w ten sposób najlepiej jest na to odpowiedzieć. Według mnie krajobrazy w tej grze są wykonane bardzo dobrze. Ogólnie no, gra jest bardzo dobrze wykonana, jeżeli chodzi o wizualia. Dobrze robią chłopaki, dobrze. Dobry przekaz leci. Dobrze robią. Dobrze jest. A, no, jeżeli chodzi o gusta, no to ciężko mi krytykować za kogoś za to, że. A, że, że, że ma inne troszkę ode mnie. Chociaż z chęcią bym usłyszał jakieś konkrety, żebym mógł się do nich odnieść. Grafika jest Są lokacje ładne, ale tylko lokacje. Ogólnie ta gra jest brzydka. O to tego nie rozumiem w ogóle. Lokacje są ładne, ale gra jest brzydka. Czego tu nie rozumieć? Jest cała gra i składa się z iluś lokacji niektóre są ładne, ale większość jest gówniana. No czego tu nie rozumieć? Co, co, to, co to znaczy? Gra się składa z lokacji, czyli poza lokacjami występują jeszcze NPC-ty, gracz, zbroje, bronie, różne ikony. No ale lokalizacje to jest spora część tej gry, to chyba dobrze. To nawet kiedy ten pan ma inne zdanie ode mnie, to powinien docenić jednak walory wizualne tej gry, ale ja wiem, że to jest nacechowany emocjonalnie materiał i on będzie wyglądał w taki, a nie inny sposób. Optymalizacja wiadomo, leży i dupy kwiczy. Nie wiem, widzowie, grałem w Elden Ringa, przeszedłem go. I... I w tym może jest problem, że pan grał w Elden Ringa, pan grał w Dark Soulsy. Problem jest to, że mam jakiekolwiek doświadczenie i mogę porównać dobrą grę do gówna i widzieć różnicę. To jest największy problem. Pamiętaj, za komuny było dobrze, bo tylko gówno było w sklepie i nie mogłeś porównać już do czegoś dobrego, więc każdy był szczęśliwy, tak? Tak. Dlatego to powinno wrócić. I w momencie, kiedy gra stawia akcenty na troszkę inne rzeczy, to pan czuje się już zagubiony i zły, dlatego że pan grał w inne gry trochę. I na tym ego pan sobie trochę boostuje, bo z tego te emocje... bo nie słucham chwila. Akcenty na troszkę inne rzeczy, to pan czuje się już zagubiony i zły, dlatego że pan grał w inne gry trochę. I na tym ego pan sobie trochę bustuje, bo z tego te emocje wynikają, nie z tych 200 zł, które pan wydał. 250. Robię więc oro, tak? robi? Bo gdyby panu tak zależało na tych 200 zł, to by pan po. 250. 50 zł piechotom nie chodzi. Po 30 minutach, e, tak jak pan zresztą, zresztą sam powiedział, że po 30 minut wystarczy, to pan, pan by po 30 minutach tą grę zwrócił i miał pieniążki. E. Yy, no, wiem, że on na wypieprzeniu robi te filmy, ale mógł chociaż zobaczyć tytuły moich starych live'ów, gdzie jest napisane wielkimi literami gram w tę grę, żebyś ty widzu nie musiał stracić 250 zł, żebyś nie musiał wpieprzyć pieniędzy w błoto, bo ja i tak wejdę na plus, bo streamuję, a widz, który to kupi, wejdzie niestety na minus. Na tym też to polegało. Dalej na koncie bankowym z bo była ta gra piękna dla mnie Elden Ring 10, 10 cudowna gra. Lice of Pi też. I właśnie, co do Lice of Pi, bo to jest jak najświeższe porównanie. Masz Lice of Pi, czyli podruba Soulslike? tak? Tak się ogólnie mówi. <tryk> no o ile ja nie lubię Lice of Pi osobiście, to nie wydaje mi się, żeby to była podruba. Woli zbierać rośliny w gotiku. A Soul -like? <tryk> Nie. No podróba, inspiracja, no ja tam dalej mówię, że tak się ogólnie mówi, to jest krzywdzące dla Lights of Pi, nawet pamiętam swoje słowa tutaj, bo się z nimi zgadzam. Ale no dobra, no niech będzie. Ale nie lubi Lights of Pi, kocha lorcy za to, jest git. Czerpanie inspiracji w życiu jest ogólnie naturalną rzeczą i nie jest niczym wyjątkowym i nie powinno się za bardzo na tym skupiać. E, ale gra wprowadza na tyle swoich akcentów, że ciężko ją nazwać podróbą. Celuję w ten sam typ gatunkowy. Chociaż to jest krzywdzące dla tej gry, dla Lysofki, że to jest... To się nazywa Souls-like. Wiesz skąd ta nazwa? <laughs> Ciekawe, czy się domyśli. Podróba, bo jest bardzo dobra ta gra. Jak nie od twórców oryginalnych, ja nigdy nie grałem w żadną podróbę Souls-like. I to była pierwsza, w jaką grałem. I tak dużo złych rzeczy słyszałem po podróbach, że się nastawiałem, że to będzie gówno, nie? A się okazała taka super. Ring Miała parę dziwnych rzeczy, ale się okazała giga dobra. Lordsy to lordsy, <laughs> a nie souls-like. I że to reklamowali jako souls-like. No ciężko, no. Lords of the Fallen to się po Lies of Pina stawiałem, że kurde, ty, te podróby nie muszą być takie złe. Tak tyle słyszałem złego, a jednak są niezłe. Odpaliłem, boże. Ta gra jest tak z... Pan słyszał złe rzeczy o podróbach, ale nie o Lice of Pi, dlatego mm, pan trochę. On nie słucha ze zrozumieniem. Już wcześniej to zauważyłem, bo na żaden mój argument nie odpowiedział. Przed chwilą powiedziałem, nastawiłem się źle do, do podrób Souls Like, a mimo to spodobało mi się Lice of Pi. Ale nie, on ma to w dupie, on już ma w głowie swój argument, który musi obalić. Moje to tam są poboczne. Nie waży, że ogląda mój film. Lepiej do tego podszedł. I też slice of P jest o wiele bardziej zbliżone do Dark Soulsów, dlatego pan mógł się bardziej odnaleźć przy tym. Lords of the Fallen stawia akcent na własne rozwiązania. I dlatego pan Ja się myślę, przy... że Lords of the Fallen dostawia akcent na to, żeby okraść ludzi na 250. Dobra. Muszę się opanować. Zagubiony i zły i sfrustrowany i nie ma w tym nic złego, to są naturalne emocje, każdy ma do nich prawo. Nie wiem co jest dobrego w tej grze, walki z bossami... Dobra, akcent podstawiony w Lord of jest największy na te dwa światy, nie pamiętam jak się nazywało. I jest to najgorsza rzecz w tej grze, no to już chyba coś świadczy. ...gówniane na bossach, bossy śmiertelny, bo trzeba przedłużyć walkę... <laughs> Pod... mm. no, mi się walki podobały. Chyba tak skomentuję, jak on powiedział. No tak lakonicznie raczej. Eee, problem z. Lat... Nie wiem, ten kolega używa różne słowa, wzbogaca swój zasób słów, że niby taki mądry się wypowiada na troglodyte filmik, a każdy argument odbija tak. Mi się podobało. No, fajnie. Mi się podobało. Nie, mi jak fajnie. Faj, fajna gra. Tającymi bosami w kółko, to już rozwiązałem. To cieszę się, że mogłem pomóc. Troszkę ta gra, gra powinna być lepsza wtedy. No, jeżeli w tym jest w ogóle problem, ja w tym problemu nie mam, ale rozumiem, że ktoś może mieć. Zwłaszcza tak jak wcześniej już mówiłem, a jeżeli powtarza się dany etap 200 razy, to staje się on monotematyczny. Ja to w zupełności rozumiem. Ja wiem, wszystko w tej grze jest źle zrobione. Przejdę ją tylko dlatego, widzę, żebyś ty nie musiał. O, nawet to mówię. No nie, wszystko. No, pan powiedział wcześniej, że lokalizacje mają ładną grafikę, czyli kolejne zdanie jest nieprawdziwe. Przed chwilą się doczepiał, że mi się ta gra nie podoba, a teraz mówi, że mi się podoba ta grafika. Ja, ja już nie wiem, co się dzieje. Czy ja film oglądam? Przecież on przed chwilą mnie wyzywał, że powinna mi się grafika podobać, skoro mi się nic nie podoba, to chociaż grafika. Teraz mówi, że mi się grafika. Komu? Czy on ogląda film? Może mu się drugi odpalił. Oj, niedobrze, niedobrze tak zgładać zdania, nie podoba mi się to. Dla mnie Sekiro jest ogólnie bardzo ładną grą, ale grafika to jest też... Jak to się mówi? To jednemu się taka grafika podoba innemu tarnie. O, o jaka mądrość, jaka mądrość. E, no, nic tylko przeklasnąć się zgodzić. Jakby tutaj. Dobra, zgodziliśmy się chyba pogodzeni, by Mówię to, że nawet spiewczyli tą grafikę według mnie, czy ta gra. Lies of P jest chyba tym samym silnikiem, wygląda 100 razy lepiej. A czemu jest aż taka różnica w tej grafiki? Speed... Lice of P jest nawet najstarszym, okazało się, silniku. Wtedy o tym nie wiedziałem nagrywając to. Znaczy, no na live to było, ale... Kwestia gustu. Sam fan powiedział, ja się zgadzam. Speedrun robiłem Lice of P. Speedrun robiłem Elden Ringa. W tej gry, ja po kilka razy poprzechodziłem te gry. Lice of P, ja nie wiem ile tam mam godzin, kilkadziesiąt godzin. Ale... O czym to ma znaczyć? <laughs> Jeżeli ktoś gra w szachy, to oznacza, że jest dobry w szachy. Jeżeli jest dobry w szachy, oczywiście. I Chciałem. nic więcej. To nie znaczy, że jest dobry w cywilizację 6 na przykład. Jeżeli pan przeszedł Elden Ringa i Dark Souls i Lies of P, to ja bardzo się cieszę i winszuję, jeżeli to buduje w Panu dumę, ale nie jest to wyznacznikiem gry, która jest co prawda, znaczy jakiejkolwiek ekspertyzy na punkcie gry, która jest w tym samym. Kontekście gatunkowym, ale wprowadza e, na tyle poważne, że to zmiany, żeby, żeby móc przy nich e, nazwijmy to płakać. Nawet nie wiem za bardzo, na co ja mam odpowiedzieć tutaj, bo on tak gada. Nie wiem nawet, co powiedzieć, bo on sam. Sam filmik wystarczył opuścić, bo on sam w takie głupoty gada, że to... nie wiem po co ja tu siedzę i to oglądam. To jest -y, bo tam też trening był, na niektórych bo zawsze co chodzi, bo bez glicy grałem. Ale tą grę ja no zieloną ochotę pozwać twórców. Czuję się po prostu oszukany na pieprzole 250 zł. Tak gra. 8 i... minut minęło, trochę mało konkretów, nie podoba mi się to, ale 20 minut minęło, zero konkretów, nie podoba mi się to widowe, coś tutaj w dupę śmierdzi. Wentylujmy się. Wentylujmy się dla zdrowia. Wyrzućmy to z siebie. E, to jest też niewątpliwa zaleta twórców internetowych. Tak, na razie się tylko dowiedziałem, że w Gotiku się zbiera roślinki, <laughs> więc dusze się też powinno podnosić z animacją. Że mają taką możliwość. Na bo... nic innego mi nie odpowiedział. Totalnie na nic. Dziwił się, że mogę mi się podobać Elden Ring, Lord of the Fallen nie. I tyle. I, I więcej nie wiem. Jeżeli ktoś ogląda twórcę internetowego, to bardzo często są to ludzie, którzy podzielają poglądy, co jest naturalne. No tak, ehm, Nie chcemy raczej otaczać się ludźmi, z którymi mielibyśmy mieć wiecznie spór, bo byłoby to dosyć męczące, więc e, szukamy raczej ludzi o podobnym usposobieniu. Nie wiem, co się przerobił? przerodził ten film. Filozofię w dupę? Jak zjednać sobie ludzi? Co tu się dzieje? Bo się zgubiłem. Tych chwilę czad zacząłem czytać. Ehm, nie chcemy raczej. Co się dzieje? ktoś ogląda twórcę internetowego, to bardzo często są to ludzie, którzy podzielają poglądy, co jest naturalne. No. Nie chcemy raczej otaczać się ludźmi, z którymi mielibyśmy mieć wiecznie spór, bo byłoby to dosyć męczące. Więc szukamy raczej ludzi o podobnym usposobieniu mniej więcej. Więc tutaj znalazł sobie taki azyl, o. może się wentylować, niech się wentyluje, nie mam zamiaru tego krytykować. I To jest też problem. O co chodziło? Że ja mówię i na czacie ktoś napisał plus jeden i on powiedział, no tata ma tych wiernych, to już nawet nie widzowie, to jakaś sekta. Plus jeden powiedział. Sekta, sekta go ogląda i wierzę, mówię wszystko. Ja nie wiem nawet o czym on mówił. Przysięgam ci, że nie wiem o co mu chodziło. Chłop nagle. No, jakieś odklejone rzeczy zaczął mówić. Gdyby Lords of the Fallen kosztował 50 zł, to ja bym tak źle tej gry nie ocenił. No ja wierzę. A gdyby było z darmo, to też pewnie by tak pan tej gry źle nie ocenił. No tak, no cena ma znaczenie. I co to za nowość? No jak masz. Ja nie wiem nawet do czego porównać. Jak masz różne kebaby. Masz kebaba za dyszkę i kebaba za trzy dychy, no to wymagasz czego innego od jednego i drugiego, no w dupa. Ja nawet nie wiem co tu powiedzieć. Od wszystkiego cena ma znaczenie, jak jest ta cena, a masz po do porównania inne rzeczy, które są do siebie podobne. I widzisz też ceny innych rzeczy, to łatwo porównać te rzeczy do siebie. Ja nie rozumiem o co tu chodzi Dzięki inżynier za 10 lat. Gdyby kosztowało 1000 zł, też by pan tej gry, yy, tą, tą grę inaczej oceniał. Ja to wszystko, Aha, wszystko. rozumiem. on ironicznie mówi. Nie, wyobrażasz sobie tą grę za 1000 zł kupić. Ja pierdzielę. Czyli jakby ta gra kosztowała milion, to on nadal by ją chwalił, tak? No też odbiegnę od skrajności, tak jak on. Nie wiem, go popieprzyło chyba. Ja pierdziele, cena nie ma znaczenia w dupę. Dobra, ja nie wiedziałem, że z bananem są do czynienia. No to od razu bym mówił innym językiem. No w dupę. Cena to ma znaczenie do wszystkiego. Zwłaszcza, że w tej samej cenie możesz kupić dużo lepszą jakościową grę. No. O co tu chodzi? Rozumiesz? <laughs> Czas poświęcasz, pieniądze poświęcasz. Masz do wyboru kilka różnych rzeczy. O to w tym chodzi, w tym, w tym cenie. No nie wiem. Jakby ta gra kosztowała jeden to... Mm, dosyć oczywista rzecz, ale cieszę się, że spostrzeżona. Bo celnie, bo celnie. Bo według mnie. Nie wiem. Czuję się jak syzyf. Ja cena też ma co do gry. Wiesz. No nie tylko według pana. Co co mi chodzi? Tak jak na... Nie wiem, on chyba ironicznie znowu gadał przed chwilą porównał, że 1000 zł jakby tak kosztowała, no to nie wiem widzowie, ja już nie wiem jak to odbierać. Naprawdę ciężko to się ogląda w tył pato dopiero 20 minut. Na przykład z Far Cry, że na niego za 30 zł, Far Cry 5, no to takie ok, można sobie zagrać, ale gówno pierwsza nigdy do tego nie wrócę. Ale 250 zł za gry ja wymagam jakiegoś ilminga a nie pierwszego gówna. No tak, to by dalej było gówna, za Chyba 50, tak, kawałku. Ale to jest różnica, czy wydasz na grę 250, czy 50. I to wtedy inaczej też podchodzisz do gry. Inne masz oczekiwania. 250 za grę to jest ćwierć tysiąca A 50 zł to przecież to jest gigantyczna różnica. Nie wiem, te oceny tej gry, te oceny 8 na 10. 8 nic 10 o tym 50, jednak nie 10... powiedział? Aha. Czekasz, będzie znowu gadanie o podnoszeniu dusz, pewnie. 10 na 10, co to jest? No to są do według mnie bardzo trafne oceny. Ee. W Sobie, on jak na razie, poza podnoszeniem dusz, do niczego się nie odniósł, a podnoszenie dusz porównał do podnoszenia rośli w gotiku. Ja, ja nawet nie wiem, czy mu się ta gra podoba, tak szczerze. Znaczy, gada, że trafne oceny, więc prawdopodobnie mu się podoba, ale no nie wiem za bardzo za co, bo no nic nie powiedział. Powiedział tylko, że jemu się podoba dana rzecz, która mi się nie podoba i tyle, ale nic więcej. Bo gra się sprawdza. Nie wiem, czemu no, nie. Na siadła, nie siadła, jak widać. No tyle, że czuję się w. Nie wiem, czy na tyle potrzebie, ale bawi mnie komentowanie ludzi, którzy płaczą przy tej grze. Nie jest to tak zabawne, co prawda, jak oglądanie ludzi, którzy płakali przy Sekiro, bo też, tak jak podobnie tutaj podały argumenty, że oni grali w Dark Souls'y, ale no. Jest jak jest. Trzeba się cieszyć tym, co się ma. Nie wiem o czym on mówi Naprawdę Sekiro ma, Sekiro nawet nie jest podobny do Sołców. ma zupełnie inny system walki Nie wiem Nie ma tam chyba nawet expa się nie zdobywa, nawet nie pamiętam jak było do końca w Sekiro Ale to jest, to nawet chyba nie jest RPG Nie wiem, nie wiem o czym on mówi teraz Czy... Co on porównuje, o czym on powiedział Tam było jakieś drzewko z Kili i parę skilli było do dodania, ale nie było, siła, zręczność i tak dalej, nie, kupowało, nie dodawało się statystyki w Sekiro, nie? ...ludziom, którzy oceniają gry, czemu takie wysokie oceny ma tak gra? Oni nigdy w żadną grę nie grali, oni dostali prawda do niesianą, tak ocenę bo w to nie wierzę. Nakładamy foliowe czapki, to jest ten moment, rozumiem. Ale nie każdy mógłby zrozumieć, więc wypadałoby tu może jakąś taką adnotację dodać, chyba że, no w sumie to jest pewnie e, po prostu wyrywek z czatu, więc... Eee, więc. Yy, no, no... Ale co? Więc co? Więc, może jest jakiś tam sygnał już ustalony na to. jak Aha, czyli to nie im zapłacili za danie 10 na 10 Ja założyłem foliową czapkę, mówiąc, że im zapłacili. Tylko to mi zapłacili za skrytykowanie tej gry, tak? No tak, kto tu foliową czapkę nosi. Wiedźmin 3 albo lepsze. Czemu? Kto mi no? zapłacił, tak? To twórcy Dark Souls? <grystanie> Bo tak się słabo gry ich sprzedają? Słyszałeś, że Elden Ring się gówniano sprzedał, rel? Po pewnie oceni lepszy niż Elden Ring. Ja <grystanie> wiem, no czuję się po prostu oskarżony. on mi się Elden Ring nie podoba, to dla mnie, to by nie było żadne zaskoczenie. A no i właśnie dlatego są gusta, guściki bez guścia, rel? Tupa z tym, że ja bym umiał zaargumentować nie dobra, rozumiem, no Elden Ring nie musi się podobać najbardziej z Souls-like'ów ale mimo wszystko jest to bardzo dobra gra może się nie podobać na tle powiedzmy Dark Souls'ów i tak dalej, ale no nie da się powiedzieć, że, że ta gra to gówno czy coś czego w mojej osobistej op opinii mi się Elden Ring nie podoba <grym> bo, się, bo nie ma animacji dość. <grym> A w gotiku się podnosi roślinki. I byłoby to ciężko odbić, Aha. bo byłaby to moja opinia po prostu. I tak bym też składał moje zdania. Tutaj te zdania są składane no, ale w taki zabawny sposób, że ja mam na co odpowiadać. Czekaj, on powiedział, że nie powie, co mu się Elden Ring podoba, bo nie dałoby się tego odbić, więc nie powie? Aha, no dobrze. No to zostaw dla siebie. Do grobu trzeba zabrać wiece. boże. Nie wiem, na razie wszystkie jego odbite piłki to że mu się podoba. No nie wiem czy padło coś innego w tym filmie. to nie jesteś tak, bo jakby to był pierwszy mój Souls like. A nie, ja mu się też nie podoba, Elden Ring. No na tym polega problem, tak jak we wszystkich poprzednich, tak jak u pana Kiszaka i Arkadikusa. to przypomniałem nie wiem, a może, a może ludzie, którzy grali w Soulsy i jednak mówią, że im się ta gra nie podoba, to mo mogą, zaryzykujmy, mieć trochę racji, a nie człowiek, który mówi, że jak w Gotiku jest animacja roślinek, to tutaj musi być dusz, ale kto wie, no IGN dał 10 na 10, to chyba mają rację, mimo, że gry pewnie nie odpalili, ale foliowa czapka już ubrana spokojnie. Nie wiem sobie nazwę, e, brawo ja. To, to o to chodzi, no to się grało, to się jest weteranem i boli. I boli teraz pewna część, e, część Oj, ciała. jak czegoś zagrał. To też inaczej chyba bym do tego podchodził, ale nie na zasadzie, żeby mi się ta gra podobała, tylko że nie wiedział, czemu by mi się ta gra ma czemu mi się ta gra nie podoba, gdyby był mój no, pierwszy solc like. to jest spora hipoteza, ja bym mógł porozmawiać o tym jakimś tak. Ale nie porozmawia, bo ja mu się podoba i koniec. kim szerszym zakresie, bo... Wow, gdybym był kimś innym, co by się wydarzyło? No bo coś by pan robił w tym czasie, jakby pan nie grał w tamte gry, jakieś inne doświadczenia, by pan miał życiowe. Pytanie, dlaczego by pan nie grał w tamte gry, co do tego. Spo... Co, co, co do tego do. Czekaj, koleżka zaczął robić efekt motyla na podstawie mojego zdania? Co się tu dzieje? Ko kolego, kolego, zapędziłeś się w tym momencie. <laughs> nie wiem, co się dzieje. Prowadziło. Jakim jest pan człowiekiem? Więc fajna, fajna filozoficzna, hipotetyczna. E, ale pewnie nie o to w ogóle tutaj chodzi, żeby takie dysputy logiczne jakieś podejmować. Ja nie wiedział... A dlatego nie odbiłeś żadnego argumentu. Nie wiem co się dzieje. Czemu mi się wtedy tak źle gra? Ale że to jest mój już ktoś z kolei i zawsze te jakieś speedryowałem po przejściu. No jaki pan jest dobry. Jaki pan jest dobry? Ja nie, ja nie oglądałem pana materiałów innych, ja się przyznam. Ja się wkręciłem w The Lords of the Fallen i po prostu materiały z tej gry zaczęły mi się pokazywać, łącznie z Pana materiałem, ale bez wątpienia jest Pan bardzo dobrym graczem, a nawet jeżeli by Pan nie był, to nic nie zmienia w życiu. Ziemia się kręci, a to, że czerpie Pan satysfakcję z tego, że według Pana Pana umiejętności są niezłe, to tylko się chwali, to o to chodzi. No, i tak wygląda odbijanie jego argumentów, znaczy moich argumentów przez niego. No, bo może się fajnie grało w grę, ale no co, no jakbyś, jakbyś wziął mnie zagrał, to co by to zmieniło? Nic, tak, nic, nic. Po, po co w ogóle ludzkość żyje? Tak naprawdę natura nie potrzebuje intelektu, jest na to dowód, że jesteśmy jedyną inteligentną, inteligentnym gatunkiem. Gdyby ludzkości nie było, Ziemia by się kręciła, istniałaby Ziemia, zwierzątka by jadły, piły. Najważniejsze, nie? Najważniejsze, że... Najważniejsze, no. To jest właśnie ważne w życiu, żeby żyć. Jeżeli by pan stał totalnie w tych grach i pan by dalej się dobrze bawił, to identyczna sytuacja by była dla mnie, a inaczej bym na tę sytuację nie patrzył. Także cieszę się. I nawet jeśli to wychodziło, to przecież widać takie niedociągnięcia w tym grze identyczne. Ta gra jest od niechcenia, od jakichś antyfanów są slajków -like dana, żeby ludzi wydoić z pieniędzy, no. Czyli, czyli według niego nie, da, nie ma dobrych gier i złych gier, są tylko dobre gry, tak? I nieważne, czy. Nieważne jest nic tak naprawdę, według niego. Są tylko gry dobre. I jak ktoś ma inną, złą opinię o jakiejś grze, no to co z tego? Co z tego? Ta gra i tak jest dobra. Nawet jak dużo ludzi się nie zgadza z tym i krytykuje tą grę, co z tego? A mi się podoba. Ciężko, się słucha rzeczy, na które się nie da odpowiedzieć, chociaż kilka tutaj takich znalazłem, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka się znajdzie. Znajdziesz się mieć tą grę w bibliotece? W sensie, nie, no wiesz, powiem ci tak, Trailer, a ta gra to jest, nie wiem kiedy, ostatnio bym tak Trailer oszukał, chyba, chyba nigdy. Ale na czym polega ten zawód? Gdzie jest różnica? Trailer ma swoje cechy. Y Gra ma swoje cechy. trailery jest... Chłop chyba się dał parę razy na, w mango naciągnąć na jakieś kołdry leczące raka. I po prostu już wierzy we wszystko co widzi. No niestety, ja myślałem, że Souls-like to będzie i trailer wyglądał fajnie. Tam było... No wystarczy obejrzeć trailer i porównać do gry. No, co będzie się produkował? Z pewnym jakbyś środkiem artystycznym, a nie prezentacją rozgrywki. A... Jak się nazywał ten gigant z Dark Soulsów? Trójki. Jorm, chyba a, no, ta scena pokazania Jorma, a jego faktyczna postać w grze jest też diametralnie inna, ale ja nie mam. A wyjaśnię, że Aurelion Sol to wielkości galaktyki w LoLu, u się mieści na mapce Wityfy. Chłop w ogóle zmienia to, co ja powiedziałem, w swoje i potem to obala. Przysięgam ci, że żadnego argumentu, bo nie odbił. Tylko albo mówi, że mu się coś podoba, a i tyle, i koniec gadania, albo wymyśla swoje i potem na to odpowiada. Motopretencji, nikt nie ma motopretencji, ja zdecydowanie wolę, żeby on był tak przedstawiony jak jest na trailerze, bo ja czuję tą moc. Ma nigdy trailer gry tak bardzo ją oszukał jak w tej grze. Naprawdę. Wszystkie bossy z trailerów w sumie są... W sumie nie wiem czy to trailer, przepraszam, to jest jakaś animacja na początku gry. W pierwszej godzinie do zrobienia i chyba, a i tak są gówniane i potem jest tylko gorzej, tak naprawdę, patrząc po tym co na razie było. Polskie Dark Souls, powinniście być dumni i się cieszyć. Czy Polacy wydają tak dużo produkcji, dzięki temu, że to świata w ogóle wie, że istnieje coś takiego jak Polska? Świetnie, to może, niech w Polsce... Ciekawe, co, co na czuby, to się na... Ja nie będę wchodził w ten temat, ale ta gra... E, nie do końca by ją można uznawać za polską produkcję, tak e, w całościowym spojrzeniu, ale o mi się podoba, tak tylko chciałem sprostować. No Na świecie, że jakiś kraj z trzeciego świata ma dżumę u siebie w XXI wieku. Jesteś się w dupę z czego cieszyć? Nie w dupę Ulungu. Co ty pijakrzysz? Wiem, że piszesz to ironicznie tak poza tym, ale. O i to nacechowanie emocjonalne. Jak to się dzieje, że, że gra takie emocje wywołuje? Yy, nie wiem, czy kolega ogląda mój film z monitorem włączonym, czy nie, ale ja na tym filmie nie gram w grę. znaczy ja też sobie pozwalam na emocje przy grach, bo po to się w nie gra, jakby było obojętne to bez sensu w nie grać e, tylko pozwalać sobie na taką złość, żeby to tak e, dogryzało, to jest jeszcze nieprzyjemne uczucie chyba ale <grystanie> dupe psycholog <grystanie> <Ja wiem. grystanie> stoik się znalazł ale jednak musiało go oburzyć, bo nagrał aż trzy filmy, które krytykują Lords of the Fallen. Więc coś jest na rzeczy. Ja, dobra, on stawia swoje hipotezy, to ja też. Mi się wydaje, że on teraz całkowicie trzyma emocje, żeby nie wyszło na filmie, że go poniosły. A wyłączy filmik i od razu taboret tłamie na głowie komuś. Rel, to moja hipoteza. On miał swoją na mój temat, coś tam gadał. Moja hipoteza, on po wyłączeniu tego filmu wyszedł na ulicę i kogoś pobił. On miał hipotezę na mój temat? Ja też mam na jego. Nieważne. Niech się dowiadują do świecie. Czyli lepiej emocje z siebie dawkować tak jak ja, po części po trochu wypuszczać i trzymać na siłę, żeby wybuchło. Widzisz? On jest psychologiem, to ja też mogę być. 3. I proszę, niech nikt się nie dowie, że Polacy maczali palcem przy tej grze. Proszę, proszę. Już lepiej, żeby nas za granicą gadali o Pandora Gate, niż o tym, że Lords of the Fallen jest po części polską grą. Serio. Uh, uh, uh. uh. ja, ja to puszczę jeszcze raz tylko tak, żeby wybrzmiało, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie. Lepiej, żeby za granicą gadali o Pandora Gate w Polsce, niż żeby Lords of the Fallen ktoś myślał, że jest polskie. Widzicie, i proszę, niech nikt się nie dowie, że Polacy mi jamaczali palce przy tej grze. Proszę, proszę. Już lepiej, żeby nas na tej granicą gadali o Pandora Getty, że tym żelowcem Fallen jest po części polskim grą. Chcę się mówię. Nie jest Grałem w jedynkę i była główna, ale mówi. Wybrzmiało. Patrz, jaki fajny driver, dałem mu szansę. No ja też dałem szansę, ale naprawdę, wymieniam minusy tej gry. Roll. Ja mam trochę inne podejście do jedynki. Ty jedynka. The Lord, Lords of the Fallen ja nie grałem, od razu mówię. Widziałem gameplay, to wygląda... Wygląda tragicznie. I nie wiem, czy on jest chyba jedną z tych trzech osób na planecie Ziemia, co mu się ta gra podobała? <ścoughs> Trafiliśmy w dupę. Idealnie. Z racji tego, że mi się ta wersja, wersja najnowsza spodobała, to sobie odpaliłem jedynkę. E, niedawno i... Jakoś tak mi siadło, ten, to, to, ten, ten sposób opowiadania historii z jedynki. No, to jest takie połączenie Souls-like'a i gry, która ewidentnie... Myślisz, że to jest dev? No może to być dev albo akcjonariusz, który utopił pieniądze i teraz swoje żale wypluwa. No bo ani jednego argumentu. On, on tylko mówi, że mu się coś podoba i tyle. To serio wygląda dziwnie po prostu. Nie ma fabuły, bo ja jestem jedną z tych osób i mógłbym. E, ja raz... z trzech dokładnie rzecz mówiąc. Mam być na ten temat, że e, Dark Souls i. Wel za mało trochę grałem, ale Dark, Dark Souls i trójka na pewno. Nie mają fabuły. Aha, czyli. Aha, on teraz fabułę gada, okej. Okay. Um, w jakimś takim sensie całościowym. E, oni mają, one mają fabułę tak jak e, figurki z, z bioniki, czy tam klocków, czy innych zabawek e, u dzieciaków, którzy, którzy, którzy się, się biją tymi figurkami i opowiadają sobie fabułę. To jest, to jest podobny typ fabuły. Mówisz o swoim filmie? <laughs> nie no, nie wiem o czym mówi takie głupoty gada. Źle zrobiony, bardzo w dupę gówniane zrobiony rol, ale to i tak jest. Znaczy... To nie jest chyba i tak największy minus. Ale w czym jest problem w rolu? Ja, ja wszystko wytłumaczę. Niby jest spokojny, a kipi ten typ. No tak się stara ironicznie, ale mu dość mocno to nie wychodzi. I no problem jest taki, że chociaż żeby te argumenty odbijał moje, on po prostu mówi, że mu się podoba i tyle. Bo tylko po to to oglądam. Proszę mi tylko powiedzieć, w czym jest problem? Ja e, zdarzałem się rolować w tej grze, nie ukrywam. I nie no ja odnalazłem problemów związanych z tym doświadczeniem. Jeżeli jest jakiś, to ja z chęcią bym na niego odpowiedział. Ale po co? Już trzy razy mówiłem o rolu i ani razu nie odpowiedziałeś. Czemu mówisz, że chętnie byś na to odpowiedział? Kłamiesz w tym momencie. No i nie tylko w tym. Jedzie. Ale dobra, jesteś źle zrobione. Bardzo szybki moment w postaci, ale chyba ty. Ale jak? No dobra, no to jak? Ale mo 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 może coś więcej. Tylko po to, żeby. No, żeby się ci tak, żeby się tak nie Twórcy zdarowali tam. Po prostu szybszy movement postaci, żeby szybko skończyć. No tak, postać biega raczej z większym, niż mniejszym tempem, chociaż nie wygląda to <noise> bardzo nienaturalnie. A, więc w czym problem? Nie wiem, on się stara być ironiczny cały czas, ale mu nie wychodzi. Ale jak ja jestem ironiczny przez większość tego filmu, bo po prostu się naśmiewam z tej gry. To on nic nie wyłapał. No przysięgam ci, że on nawet jednej mojej ironii, ale sam jest mega ironiczny. To no, co jest bardzo dziwne? Jakim cudem to jest możliwe? Gdzie zapomnij, że ją kiedykolwiek kupiłeś? <grych> tak mi się wydaje. No to. Oli. Auto ataków w tej grze, w Heroesach, Jest. Oje, to, to tak. To już mówiliśmy o tym. Jest waga pewna przypisana do tych czasów. Nie ma żadnej wagi w tej grze. On chyba nie rozumie, co mówi. W tej grze nie ma żadnej wagi hitów. Jak uderzysz w moba, to jakbyś uderzał w ścianę, nawet na to nie reaguje. Odpowiedzialność i, i, i trzeba być trochę takim e, człowiekiem jak John Wick. Człowiekiem silnej woli i determinacji, żeby, żeby taki atak wyprowadzić. I ja rozumiem, że nie do każdego to trafia i nie dla każdego to jest. Jest tak Myślałem, czy je właśnie gdy gdyby w nią zagrałem. wczoraj jak ją grałem, to myślałem, kurde, bo się zmuszę do speedrunu, ale to nie ma sensu, bo przyzwyczaję się do tak złego. Jak widziałem w ogóle co do speedrunu, jak typ, który no topowe wyniki osiąga w praktyce każdej Souls-Like gierce, próbował to speedrunować i bardzo szybko mu się to znudziło. Nie wiem, czy w ogóle zrobił jeden ran oficjalny. Tragedia. A typ speedrunuje, no, każdy w dupę Souls-Like. Ma topowe czasy. głównionego systemu walki. Jak będzie kolejny. No, ale dla niego to nie ma znaczenia, bo przecież, wiesz, ty może ze ale jakbyś się speedranował, Ziemia by się dalej kręciła, tak? Słońce dalej byłoby w tym samym miejscu, tak? Wiesz o co chodzi? Po co? Po co to robić? Po co? Po co żyć? Po co żyć kolego? To będę w dupę od zera zaczynał grać Souls -like Po co coś chcieć? Ja może na sam koniec jeszcze się odniosę w stosunku do tych trzech panów, jeżeli chodzi o Dark Souls i, i ich osoby, ale no życzę udanego oczekiwania na kolejną gierkę. Dziękuję bardzo, ale... co? Myślał, że tu też są kolejkowane ruchy w dupę nie będę wiedział, co się dzieje. W Lice Wydaje mi się, że łatwiej by pan się odnalazł w momencie, kiedy musi pan większą uwagę zwracać na wyprowadzanie ciosu. A potem przeszedł pan na, na grę, który, w której może yy, skancelować animację rolę. To tak jakby powiedzieć, że grasz w Dotę, dobijasz swoje miniony. Albo na odwrót, bo Dota jest trudniejsza. Grasz w Lola, a potem w docie się odnajdziesz. Niby podobna gra, ale jednak dużo się różni. A tutaj to jest jeszcze większa rozbieżność. No rozpieprzona jest ciężko te Lords of the Fallen. I przyzwyczaisz się do tego, bo speedrun. Nie wiem, czy ten kolega wie, bo pewnie zagrał w Lord of the Fallen 5 godzin. Bo jest wielce zapracowany filozof i psychoterapeuta, więc nie ma czasu na gierki dla dzieci. Ale jak speedrunujesz, to poświęcasz kilkadziesiąt godzin na to i się jednak przyzwyczajasz do tego gameplayu. Tylko bo z czego I widzimy to na tym, na tym filmie zresztą. Graliśmy, no to poprzedni Sołajsek jaki gra to był Eldering. A i tak bardzo dobrze szło. Jak się będę grał w to gówno i się przyzwyczaje, że tak wygląda walka, to przecież skill to tak jakbyś grał tylko na Ironia, a potem wrócił na kontofy w... yy, Masterze, albo. No właśnie chyba na odwrót troszkę. Troszkę. Czekaj, czekaj, bo jeszcze raz Graliśmy, no to poprzedni Soulsaj grał to był Eldering, a i tak bardzo dobrze szło. Jak się będę grał w to gówno i się przyzwyczaje, że tak wygląda walka, to przecież skill to tak jakbyś grał tylko na Ironia, a potem wrócił na kontofy Masterze, albo... No właśnie chyba na odwrót troszkę. Troszkę na odwrót według mojej analizy, jeżeli jest błędna, to. to jest błędna. Z chęcią się dowiem dlaczego, ale nie się, wyda... yy, Bo tak uważam. <laughs> Twój argument. Wydaje mi się, że by było błędna, się, błędna, z... dlatego że. Tu... to chwilę Ale i tak pewnie do niego nie dojdzie. To i to podejście. E... Nie hmm. lubię takich oględnych stwierdzeń, tak, ale to załóżmy, to że jest e, tym podejściem, e, które jest dla pana niezadowalające. Mówiamy, nie, nie, nie. Bo wiem, że koleżka się pewnie naoglądał w dupę jakieś spartańskie wychowanie, że trzeba sobie utrudnić życie, żeby się zahartować. Ale ta gra jest źle zrobiona. Nie hartuje cię, tylko irytuje. To jest po prostu źle zrobione. Ile razy można to powtarzać? I się dziwił, czemu ludzie wardy stawiają. No przecież to jest popieprzone. tak gra jest rozpieprzona od samych podstaw, I nawet I nazwą, a tylko tym się chwalili na trenerach. Znaczy tego, Elden Ringa i Lies of Pyrro robiłem speedrun i wychodziły bardzo dobre te czasy. W Elden Ringu przecież przez chwilę top jeden. ale glitchless. Tylko to też były inne czasy, bo wtedy ludzie speedrunowali, mało ludzi speedrunowało glitchless, bo wtedy ciągle odkrywali nowe glitche i chcieli pobijać rekordy. I samemu trzeba było wymyślać trasę do speedrunu, ale i tak to były fajne czasy speedrunu Elden Ringa. Jakoś to było 3 tygodnie tak, po Tak, Slasher, rozumiem masz rację, ja. rzeczywiście. Rady, to jest tak piękna gra do speedrunowania. Lies of też jest fajna do speedrunu. Gorsza, mniej mi się podoba, ale jest fajna i tak. Lies of Me miało pomysł siebie Lords of. No, to znaczy... Tak. Nie. <ścoughs> no nic, nie, już przestał mówić. Uznał, że to pierwszy, chyba. No, Lights of to generalnie, według mnie, było połączenie i Sekiro, i Elden... bardziej Dark Souls, bo nie było czwartego świata. Ale wiesz o co chodzi, nie? To było takie połączenie różnych souls-likeów od oryginalnych twórców w jedną grę. A. Ja przepraszam, ale nie wiem o co chodzi, ale rozumiem, że się bardziej podobało. Co of the Fallen. Zauważyłem w pierwszej sekundzie, że nie wiesz o co chodzi, ale dalej oglądam. Jestem ciekawy, czy padnie pierwszy argument na rzecz lordców. Według Lord of the Fallen to jest typowa gra mobilna, która ma niby dobrą grafikę i nic... Nadal ma tak mobil. myślę, co do Lord of the Fallen. tylko transakcji. Szkoda, że tak mało... Konkretów. A, i Kiszak mówił, że są mikrotransakcje, jak kupisz, jak kupiłeś chyba wersję premium tej gry, to miałeś na start jedną klasę chyba więcej i dodatkowe itemy na start gry, więc jest, są mikrotransakcje. Konkretów. Szkoda, że tak mało konkretów, bo... Ja może coś pominąłem, ale nie wydaje mi się, żeby była jakaś taka bardziej skondensowana opinia na temat, czy może bardziej, e, bardziej ogólnie, ogólnie wypowiadająca zdanie tego pana e, opinia na, na temat tej gry. I to jest jedyny filmik i e, rzuca się argumentami podobnymi jak u Kiszaka, czyli... A mi się, a mi się nie podoba. On mówi o swoim filmie? <laughs> On przysięgał, że nie oglądał filmu. Zero całkowite zrozumienia. No nie wiem, na maturze... Czekaj, to było na maturze, czy na egzaminie szóstoklasisty, czytanie ze zrozumieniem? Bo chyba tego nie zaliczył koleżka, no bardzo jest źle. Czytanie, to już w ogóle oglądanie, to wyższa półka, no to można mu wybaczyć, no, że tutaj nie zrozumiał. Może ktoś musi mu opisać, cały skrypt mojego filmu dać, to może przeczyta i zrozumie, skoro ze słuchania mu nie idzie. I co teraz? I co mi powiesz? No jakby podobać się nie musi, tylko problem jest taki, że tutaj są zrzucane takie stwierdzenia dosyć... Ee dosyć 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 e, mające na celu pokazanie jakby obiektywności tego zdania czy czegokolwiek innego e, kiedy są to zdania subiektywne całkowicie no jakby od ciebie padły tylko że to by się podoba i nawet nie powiedziałeś czemu ale w porządku dzięki żeby to było jeden do jednego gra naprawdę straszne jest tak źle zrobiona, jest tak najgorsza, tylko problem pojawia się taki, że nie wiemy na czym ta złość tej gry, to złe wykonanie tej gry e, polega. Nie wiem kiedy sobie aż tak matcha. Nie wiem, Zobaczył, oglądał ten film. <laughs> ja pierdolę. którym kupi... a właśnie jeszcze co do tego, hashtag ad. Hashtag ad i ludzie, którzy grają Lords of the Fallen i za to zapłacili. I teraz tak. Jak? Nic do tego nie mam, że ludzie. No, może dam dokończyć. Zarabiają pieniądze, nawet się cieszę. do dokończyć, no, może way. Dla coś skapnie, wiesz o co chodzi. Ale ja wolę, żeby streamerzy. Dla dziadka? Ten pan ma jakieś powiązania z rokiem? W dupie generalnie, co to robi? Tak sobie teraz tylko swoje zdanie powiem. Żeby streamerzy reklamowali hashtag ad, grimo... Kolega chciał być śmieszny, 33-minuta. Prawie wyszło które są za darmo i co najwyżej trzeba samemu zapłacić za mikro mikrotransakcję albo oglądać reklamy, bo wtedy... Czekaj, nie teraz. Lepiej, żeby streamerzy reklamowali darmowe gry, w których widz co najwyżej może kupić mikrotransakcję albo oglądać reklamy, niż dupę grę reklamować za 250 zł. Dla mnie to jest równoważne z scamami. To może trochę co innego, ale w sumie tutaj, tutaj też jest skam. To zupełnie coś innego dostałem, niż obiecywali mi. Co? Nie, nie rozumiem. Eee, czyli... A żeby nie można było reklamować produktu, który jest płatny? Ja nie wiem. Nie wiem. Mówił przed... on Cały film gada, że gadam jak troglodyta słowami prostymi w dupę, jak budowa cepa, a za każdym razem, jak coś powiem, mówi, że tego nie rozumie. I po, po czym stawia swój argument? Próbuje go obalić, co mu nawet nie wychodzi? Sam z swojego argumentu? I mówi, że mu się podoba. No nie wiem, czy ten pan widział kiedyś e, telewizor re, re, reklamy, takie w telewizorze, takie to co pierwsze przychodzi do, na, do, do głowy pod, pod stwierdzeniem reklama, tam co... Nie wiem, czy ja muszę tłumaczyć, bo do niego i tak to nie dojdzie. No. Ja muszę to wszystko tłumaczyć, bo on i tak nie rozumie. No. Już do, do, do oglądajmy do końca i luj. Reklamowane rzeczy, rzeczy płatne i, i dosyć ciekawe jest to podejście. Bardziej bym chciał usłyszeć, um, z czego wynika to, żeby jedynie reklamować i gry. Padło to 10 sekund temu. Że lepiej, żeby za darmo gry, bo wtedy nic nie traci 250 zł w razie W. Wiesz, co to w razie W w ogóle znaczy? Czy też się mam rozpisać w dupę w pańcie? bo nie Tyry e, Gry bezpłatne. Chociaż jest to założenie, wydaje mi się, że jednak w samych swoich założeniach bez sensu. I ktoś sobie rzucił, a, a siadło. A siadło i się wszyscy razem e, cieszymy i plujemy kwasem. Chodzi mi też o to, że e, ja nie zauważyłem takiego trendu, żeby ludzie tą grę reklamowali. No bo po prawdopodobnie podłączyli ci internet dwa dni temu, kolego. No, możliwe, że tak jest. W taki bezpośredni sposób. <laughs> ja nawet mówię o hashtag ad, on nawet nie wie co to znaczy, on nie wie nawet, że... Stwórcy w internecie muszą oznaczyć współpracę. On widzi, jak. On, nawet nie wiem, czy on w ogóle był na jakiejkolwiek. No, jest na YouTube niby, no to powinien to wiedzieć. Co jakiś czas jest, że płatna promocja jest zawarta. Nie wiem, czy wie, co to w ogóle znaczy. On wie, co to znaczy? Jak myślisz? Nie. Chyba, że bezpośredni sposób, bo wiesz, on gada, jak taki człowiek, Wiesz o co chodzi. Że bezpośrednio to dla niego, że muszą ci w drzwi zapukać i wciskać kablówkę, i to inaczej się nie da. Widziałem kilka streamów. Sponsorowanych oczywiście przez tą grę. I może właśnie przez to, że streamerom było trochę głupio, czy na tym polegała ich umowa, ale. Oczywiście zabrakło tam pewnych, e, pewnego powiedzenia, rzeczy, które im nie pasowały, a widać było, że nie pasowały, ale w momencie, jeżeli chodzi o tak. Co to w tej grze jest złego? Co mieliby mi powiedzieć? ...słuchą e, suchą analizę gry, to bardzo ładnie im to wychodziło. Czyli może jest to pewna myśl na to, że Jarnik, można e, w całkiem przyzwoity sposób wydawać opinie własne na temat otoczenia i tego, co się zauważa. A nie tylko rzucać takimi infantylnymi tekścikami. No ale może, może, może za bardzo mnie ponosi przy tym stwierdzeniu, że się da. A może się nie da. No mi się wydaje, że się nie da, to myśleć logicznie będąc z tobą. Logiczne myślenie chyba uciekło razem. Nie ja, dobra. Kurde. Nie wiem co się dzieje. Nie wiem nawet czemu on. O czym on gada? O czym on zaczął gadać nagle? Co się tu, tu dzieje, Chłop specjal. On ma chyba jakąś taktykę, że on zaczyna gadać o rzeczy, po czym szybko zmienia, o czym innym, o czym innym, żeby cię zmylić. Żebyś ty nie mógł mu odpowiedzieć. Bo <laughs> on zmienia pięć razy w jednym zdaniu o czym mówi. Oczywiście, wiesz, o każdy reklamuje co chce. Zaraz zobaczymy, zaraz, to zaraz myśleć, że ta gra będzie dużo lepsza, bo widzieli trailer. Ale wiesz, ludzie, którzy reklamowali pas mango na brzuch, że ci zrobi sześciopak, też może uwierzyli w reklamę i myśleli, że będzie tak jak na reklamie. Wiesz o co chodzi? Się załamany się tył... Ja nie wiem o co chodzi. Nic nowego. Ale i tak to przejdę dla widza, żebyś ty widzu nie musiał w to grać i żebyś ty nie musiał tego kupować, to przejdę to dla ciebie. Ale nie będę tego speedrunował i do końca życia będę miał ranę w sercu, że zostałem opieprzony na 250 PLN. Pieprzyć te studio. Jest taka, jest taka stoicka mantra, że nie ciężko jest w życiu mieć wszystko to, co by się chciało, ale można za to ugryźć tam troszkę z drugiej strony i ograniczyć się do chcenia tego, co się ma. I, i wtedy taka... Mm. Jak się to odnosi do tego, że kupiłem grę za 250 zł i wyrzuciłem te pieniądze w błoto? Zapraszam do powiedzenia mi. Mm, tak Bo wiem, że kolega przeczytał w dupę na demotywatorach, widział trzymamy z marką Aureliuszem i myśli, że jest stoikiem teraz, ale nie kolego. Ty gadasz bez sensu rzeczy, które nie mają pokrycia do tego, co się w dupę wyświetla na monitorze, wiesz? To może się odnosić do tego, co jest w filmie, a nie jakiś głupot, który sobie wymyśliłeś. Taka, taka właśnie taka zgryzota, taki kwas trochę mniej leci. Może tutaj nie do końca to pasuje, ale ja się odnoszę głównie do tego, że nabył pan tą grę? Nie skończył pan po pół godzinie? To jest ciekawe pytanie, dlaczego? Skoro po pół godzinie już... Powiedziałem w tym filmie, ale wiem, że nie oglądasz ze zrozumieniem. Grałem w to do końca, żeby widz nie musiał tego kupować, nie stracić 250 zł. Mówiłem to chyba parę razy nawet w tym filmie. Pan wiedział, że to wywoła w pana serduszku ból, ale mógłby pan do tego podejść, że nowe doświadczenie spróbował pan i teraz... Widzowie, ostatnio złapałem hifa. Nowe doświadczenie, bo teraz biorę leki, żeby żyć. Znabył pan pewnego nowego. Żyję pozytywnie, mam hifa, ale jest git. Żyję pozytywnie, gryzę z drugiej strony temat, że tak powiem. <laughs> Koleczko, naprawdę jest źle z tobą. Doświadczenia. Teraz już pan wie, że najpierw pan obejrzy reklamę. Może najpierw poczeka najpierw do, 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 do wydania gry. Jakbym miał czekać na przykład na twoją recenzję, to też bym się naciął, więc na co mam czekać? Poza tym, ja czekałem na grę i jest wielka plansza z recenzjami, które są 10 na 10 i ja to pokazuję w filmie na samym początku, pamiętasz? Boże, rady od ojca, załóż milionowy biznes, to nie będziesz sklepał biedy. Dzięki, z Cuesa prima. Ja wiem, że Pan jest YouTuberem, streamerem i ciężkie jest to do wykonania, ale zobaczę chociaż jedną osobę, która gra w tą grę. I czy to Pan odpowiada? Czy to jest. Um, gra od. From Software. Ale dlatego, że jestem YouTuberem, streamerem, jak jakbym to powiedział, no to też. No dobrze jest zrobić tak, że widz się na, nie naciął, nie? Więc ja i tak wejdę na plus. Mówię to w tym filmie zaraz. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 44N74N0 dał na goli, 10 zł. Nie rozumie, co mówisz, to niech sobie kupi elementarz do podstawówki, a nie w gry inwestuje pieniądze stary. Posłuchaj, on obejrzał na demotywatory.pl Marek już wpisz i tam jest tak. Kropla drąży skałę. Pamiętaj, czas zmieni wszystko. I on mówi tak: no, jestem geniuszem, idę komentować innych filmy. No i nie wie, co ogląda. Niestety, niestety. Stoik się znalazł, który nie wie, co ogląda. No, na żaden argument nie odpowiedział. A na końcu filmu daje mi jakieś rady, które na początku pokazywałem, i to jakby obala to, co on mówi. Ten film sam siebie broni. Mój film, który on ogląda, sam obala jego argumenty, które padają w tym filmie. Po co ja to oglądam? Ja nic tu nie musiałabym mówić. W sumie widzowie i tak komentowali ten film. Za mnie. U tych gier panuje, odpowiada. Mechanika tych gier bardzo, bardzo dobrze, nie może odpowiadać. Czy jednak to jest gra, która wplata własne pomysły w, tą, w, ten, w, ten, w ten podgatunek? No tak, i co? To, że wplata pomysł, to jest. Co to ma do znaczenia? Pomysł to znaczy, że już jest super, jak ktoś wpleci jakiś pomysł? Nie. Są gówniane pomysły i dobre pomysły w dupę. I oni w gówniane pomysły zrobili. I dlatego moja opinia jest taka. To, że ktoś ma pomysł nie znaczy, że to już jest dobre. No zostało końcówka, to zobaczę jego wnioski i idziemy. I ludzi, którzy tej grze dają 8, 9 i 10 10, i jepszeni oszuści, jak wzięliście w łapę... To jest... To jest chyba za mocno powiedziane wydaje mi się. Za lekko. To jest kolejne takie mocne stwierdzenie, że e, są oszustami. No mi się nie wydaje, że są oszustami. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płacić. A mi się Jestem wydaje, szydem. że są. I co? Wiecie chcę kurwa wzrogadzić. Tyle to samo znaczy. 44N74N0 dał na golibordę 10 zł. Ty jesteś infantylny, ale to one mówi EI. To raz, a dwa, fajnie, że wplata nowe pomysły do gatunku. Tylko czemu takie chujowe... <gry> no. A mi się jest. ta gra podoba? I też jestem może tego, argument. że mi się ta gra podoba? Nie, ponieważ to nie ty wystawiłeś tej grze 10 10 i nie nazywasz się IG. No rozumiesz? Widzisz różnicę między... Ja pierdziele. Ja nawet nie wiedziałem o tobie, jak kupowałem tę grę. Nie sugerowałem się twoją opinią. Ja teraz widzę twój pierwszy raz filmik. I jakby po przejściu tej gry. Czemu ty wymyślasz swój argument, który nawet nie umiesz go obrócić sam, a przed chwilą go wymyśliłeś? Boże. Ale pamiętaj, jak może ugryzę z innej strony ten filmik, to się z nim zgodzę. O co czyni pana nie oszustem? Za posiadanie opinii, że panu się ta gra nie podoba. Tutaj. Ja powiedziałem o dużych redakcjach, które na Steamie są. Ta gra jest reklamowana ocenami tych redakcji, a nie o użytkowniku, któremu mu się ta gra podoba. Przecież ja nie mówię, że ten typ jest oszustem, bo mu się ta gra podoba. Ja, ja nawet nie wiedziałem o jego istnieniu, robiąc swój filmik. Tutaj trzeba, trzeba jakiś. Przecież a... nawet to powiedziałem przed chwilą, że redakcje, które dały 8, 9, 10 na 10 to oszuści. A on gada, jakbym o nim mówił. Ci disclaimer zrobić chyba. Jakoś taką e, przypis na dole, strony na temat tego, tego, tego stwierdzenia. Nie interesuje mnie nic tylko. Cofam to. Yes. Bo jest yes ten disclaimer Wiecie, chcę, w w kucholcu. To nie wyrobię. 44N74N0 dał na GoliBordę 10 zł. Dobra, obejrzyj moją odpowiedź na jakiego filmu. Bo ja mam lepszy argument, nie. bo ja tak myślę. A mi się a. ta gra nie podoba, bo Gię, jest pan Odpowiada. Mechanika odpowiada. Tak. Mechanika ta i ludzi, którzy tej grze dają 8, 9 i 10 na 10 pije jebszeni oszuści jak wzięliście w łapę. To jest, to jest chyba za mocno powiedziane. Ja nawet nie wiem, czy on może dać 8 czy 9 za 10, bo na streamie się da dać łapkę w górę albo w dół. Także nie wiem, czemu on się poczuł urażony w, ten, w tym momencie. To nawet... Wydaje mi się. To jest kolejne takie mocne stwierdzenie, nie że jest. są oszustami. I że panu się ta gra nie podoba. Tutaj trzeba, trzeba jakiś ci e, disclaimer zrobić chyba. Jakoś taką e, przypis na dole strony na temat tego, tego, tego stwierdzenia. Do was pieprzyć i pojęliście wypieprzyć, nie wiem, powinniście kary dostać, a jak nie wzięliście w łapę, to jesteście debilami, że dajecie te, tej grze osiem... <k� pray> tak dziwnie mi się tego słucha, bo to są takie strasznie apatuserskie zachowania. Ten pan i pan Kiszak to takie patusy troszkę, w pewnych momentach, bo emocje... No, jak wnuczek Marka Aureliusza, kropla drąży skałę, ugryź temat z innej strony. Nie, nie, nie próbował nas atakować pasywno-agresywnie cały film. Nie, on tego nie robił. On jest bardzo kulturalną osobą, która jakby mówi tylko swoją opinię na ten temat i tyle. Się za bardzo ponoszą, nie wyniosło się z podstawówki <laughs> słuchania ze zrozumieniem chyba, Real? jakiejś ogłady znaczy po podstawówce nie nabyło się jakieś ogłady i takie pewne zachowania zostają jest ciężko na to patrzeć, głównie do Nowy tego, że jeszcze raz, szkole nie wiem, tego pana do końca, wiem, że na pewno pana Kiszaka widziałem jak z rokiem mieli taką jakąś debatę na temat Diablo 4 i wtedy jakoś nie spostrzegłem kiedy nie masz argumentów Żadnych, to mówisz tak. Słuchaj, ale ty krzyczysz na filmiku, Patu Nie zgadzam się z Tobą, bo krzyczysz na filmie, rozumiesz mnie. I tyle w temacie, i się mylisz przez to. Krzyczysz i mówisz dupa, i pieprzyć. Żegnam tego, ale oni a, a mają takie strasznie potusiarskie zachowania. I może nie jest to tyle złe czy dziwne samo w sobie, ale 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 co? Dziwnie się na to patrzy, Aha. że kooperacje kooperacji. Jak... Dobra, poczekaj. Czyli jemu się nie podoba nasze zachowanie. Ale i może o tym mówić, co? ale jak mi się nie podoba tak gra to mam zamknąć mordę. Hmm. O kurde. Coś tu nie gra. Kolejna widzę dziura w logice klasyczek. Stoik chyba zaczął tracić psychę powoli. Jak krzyknie na filmie, to już chyba zobaczę wszystko. Jakieś, jakieś koopy robią e, YouTube'owe z ludźmi, którzy aż takimi potusami nie są, dlatego. E, Dziwnie mi się odbiera na przykład. A, że rock nie jest patusem, a robi duło z kiszakiem. A widziałeś co rok mówił o Pandora? Ej, ten typ puścił dwa razy co mówi o Pandora Gate. A widziałeś co Rokalony robił i mówił o tym. Taki żart powiedział, że jak ten goleszka go usłyszy, to nie uwierzysz widzo. On chyba odsubskrybuje roka na YouTubie. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! 44N74N0 dał na goliordę 10 złotych. A myślisz, że na jego filmik też odpowie? Poszukiwany oszust, gra mu się nie podoba. Od Zaraz zobaczę. Zaraz troszkę, troszkę inaczej. Bo mi się podobają jego materiały ogólnie, ale to, że z Kiszakiem rozmawiał, to teraz nie wiem, czy. No tak no, podał rękę, żeby nie było Kiszakowi zbrodniarzowi, że tak powiem. No. Na równi w dupę z... z Putinem, no nie będę się pieprzył. Kiszakowi się nie podobało Lord of the Fallen. To jest zbrodniarz I tyle w temacie. Koleżka dobrze powiedział. Ja już Kiszaka też się oglądam, bo mu się nie podobało i, i przeklina. Przeklinał, to jest właśnie najgorsze. Nieważne są argumenty, nieważne jest logika. On przeklnął. A w szkole mówili, że nie wolno. Nie wierzę w to. I mówili, żeby tego, spokojnie mówić. Jezus Maria, no tak najgorsze. Nie można się dać ponieść emocją. Dlatego się nagrywa trzy filmy, w których się mówi, że mi się podoba i luj. To przez brak wiedzy, czy to o, o co chodzi? A strasznie takie, mm, no. Te, ja ja tu zostawię, może, niedopowiedzenie. Tak? Ja, taka nuta tajemnicy. To, to jest w całym filmie. Bo nadal nie wiem, co mu się w tym podoba. Wiem tylko, że mu się podoba. A, to, to nie brzmi źle. Na jak można zagrać w tą grę? Raczej <gry> 8 na 10. <gry> Jakie ten chłop gry grał, w które teraz... Jakie gry musiał grać człowiek, który gra Dalor, co w New 8 na 10? Assassina hmm. na Sony Ericssonie grał ostatnio? 10 lat? <gry> ja grałem w... Nie pytałem, koleżko, nawet to, co grałeś, jak coś, bo znowu się czujesz, że ja cię atakuję personalnie, ale ja nagrywając sam ten film nie wiedziałem o tobie, że istniejesz. Nie musisz na to odpowiadać. To nie jest atak na ciebie. Chyba, że to Ty jesteś tym recenzentem z IGN, to Cię pieprzy. Żartuję, <laughs> <laughs> sorry, patus ze mnie wyszedł, ale powiedział, że jestem patusem. Dark Souls, ring, Ring, czyli to samo co Pan, ale dałbym inną ocenę. Może to jakieś dawać nam takie, takie znaki, że e, różni ludzie dają różne oceny i pewnie jakoś to argumentują, tak samo jak Pan. Nie dają różnych ocen, oni dają Chyba minimum było 7,5 albo 8, i wszyscy taką dali. Tam nie było innych ocen. To jest problem. To jest główny zarzut. I rozumiesz, że mój zarzut jest taki, a on w tym wszystkim widzi to, że jak krzyknąłem na filmie, i to jest problem. Ja pierdziel. Nie wiem, no chłopie. No, chociaż pan najgorzej z tej całej trójki, którą widziałem, uargumentował to. Ach. Ale, ale dał pan najzabawniejszy przykład, czyli e, to spadanie z krawędzi. Okay. Dużo tych przykładów podawanych przez panów jest taka, że ewidentnie widać skill issue, bo to są rzeczy, które dodają e, trudności tej grze. Skill I to jest uznawane jako wada, i to jest dla mnie bardzo zabawny aspekt akurat. W jakie on Ty, ale czemu on tak mówi na Kiszaka brzydko i na mnie, tak szczerze? A co jeżeli by nasze filmy ugry ugryźć z innej strony? Hm? Może by inaczej o tym mówił? <grystanie> w Robloxa klikera? Każda duża premiera ma o 90 minimalne, od wszystkich recyzenci grawi nie są rzetelni. O. Tu nie chodzi o to, że ktoś nie jest rzetelny. Nie jest rzetelny człowiek, który... Nie wiem. Tak jak wcześniej dawałem, że mąż tam żona zabili się nawzajem i w TVN w Polsce w TV powiedzą, że się Marian zabił żonę, a on się nazywał Krzysztof, no albo że to się wydarzyło w Łodzi, a on powiedział, że w Krakowie, no nierzetelna informacja, ale jak ktoś daje, że 10 na 10, a ta gra jest w dupę 3 na 10, to nie, to nie jest to nierzetelność, tylko albo on wziął za to pieniądze, po prostu oszukuje ludzi i powinni w dupę zamknąć to studio i za albo. zabrać prawo do robienia recenzji, albo w dupę powinni przepadać, przebadać, czy jest chory psychicznie, bo no, jak może żeby <laughs> taką wystawić. Do rel. A o co chodzi z tymi wybuchami emocji? A co chodzi z tym spokojem udawanym? Trochę jak w gimnazjum, że nachodzi taki wybuch emocji. I w gimnazjum to byłby taki wiek, że chociaż może ten pan jest rzeczywiście młodszy nawet ode mnie, co byłoby. No tak, zróbmy analizę psychiczną. Zróbmy, 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 żeby znowu się nie odnieść do filmiku, to udawajmy, że mówimy o czym innym, po czym pomijmy całkowicie argument i przejdźmy dalej. <noise> Klasyczek. Wyczynam pewnego rodzaju, tylko tak broda mu dodaję, to może jakieś kurczaki z Biedronki, bo... Oj, chyba foliowa czapeczka wjechała, broda rośnie od kurczaka z Biedronki, oj, chyba foliowa czapeczka, co panowie... Chyba foliowa czapeczka. O, nie, nie przeszkadzałyby mi emocje, nawet kliknięcie, czy na nawet. Tak, nie przeszkadza mu klnięcie, ale Kiszak nagrał, rok nagrał z rokiem, więc już roka nie będzie oglądał, bo Kiszek przyklina. On to mówił dwie minuty temu już chyba zapomniał, co mówił. to, jakby. Więc mało rzeczy by mi przeszkadzało w momencie, kiedy to było okraszane jakąś taką. Ale zgadzam się z nim, bardzo się z nim zgadzam. Mało rzeczy mu przeszkadza, skoro mu się ta gra bardzo podoba. Teraz się z nim zgodzę. Widzowie, która jest 42 minuta, zgadzam się z nim pierwszy raz do zoologicznego myślenia, czy logicznego składania zdań, czy myślenia w ogóle nad tym, co się mówi, a w momencie, kiedy to jest po prostu takie, takie żygie emocjonalne, to, to, to ciężko się no nim, tego słucha, bo to są, to, są, to są prawdziwe problemy z, z jakimś takim zasobowością może. Może, może, okay, okay. może coś nie wyszło, coś nie wyszło. numer konta potem mi podeszli, że za wizytę u psychologa 200 zł ci wysłał. Ale jestem zdania, że że, że że nigdy nie jest za późno, żeby się troszkę jeszcze ukształtować. No nie mam siły, Dziękuję ale się na grze, dlatego tak piję przez się na grze, 250, no tak, lepiej wydane mimo wszystko u niego niż na lorcy. Są slajki i nie ma dla mnie w sobie lepszych z tego, co ja słyszę, to pan uwielbia gry lubiane. Nice. <gry> A tu są chyba jakieś problemy z osobowością u tego kolegi. Na pewno z próbą argumentacji swoich myśli, dobrania słów do tego, co się myśli, bo ewidentnie nie wychodzi to przez 45 minut filmu, bo nadal nie wiem, o czym jest ten film od samego startu było grą lubianą. Ja nie wierzę, że pan usiadł do tej gry, bo pan słyszał, że podróby so psych'ów są złe. I, I pan nie wiedział co się dzieje. E, tak samo. Aha, czyli ty mi mówisz jak to było w mojej głowie? Kolejny raz foliowa czapeczka? Kolejny raz koleżka lepiej wie od w tego co siedzi w głowie człowieka, który chce zagrać w grę? O, no, ciekawe. Czyli on na mnie gadał faliowa czapka, tak? Interesująca opinia. Czemu on mówi, pan, jakbyśmy byli na studiach? Ponieważ obejrzał kilka memów z Markiem Aureliuszem i że stoicy mówią do siebie per pan, wiesz, żeby dżentelmeni wiesz o co chodzi. O, mm, pan lubi. No, Lies of P jest stosunkowo blisko Dark Soulsów zdecydowanie bliżej niż The Lords of the Fallen. No Lords of the Fallen jest najbliżej chyba śmietnika jedynie. Po prostu lubi Dark Souls y i pan w tym stał się bardzo być może dobry. Nie? I czuje się pan komfortowo w tym, więc każdy odłam od tego. Dobra, jakby... dobra, powiedział miło dla mnie. Zgadzam się z jego filmem. Pana mózg oczekuje podobnych doświadczeń. Dobra, koleżko, nie zaczynaj kolejnej wizyty, bo 500 złotych ci nie wyślę za dwie. Naprawdę, już mnie raz przebadałeś psychicznie, czy cały, jak to się nazywa. Drugi raz nie próbuj. Ale w troszkę innym setupie. A jeżeli otrzymuje Pan inne doświadczenia w innym setupie, to e, pojawia się jakiś taki pewien zgrzyt między oczekiwaniem a rzeczywistością i wybuch emocji. No, ale nie szkodzi. Emocje są po to, żeby je mieć, i może trzeba je właśnie jakoś tak się, się, się Co? nimi delektować. Przed chwilą mówił, że ma problemy psychiczne, bo wybucha w emocjami. To ja mu już prawie wysłałem za wizytę u psychologa, a on mówi, że to jednak dobrze? Już widzowie, nie wiem. Emocje są po to, żeby je mieć, <gry> a jakoś... gry są lubiane, żeby je lubić, <gry> dwa główne argumenty filmu. Je, um, jakoś je tak e, uzewnętrzniać, pokazywać światu, może tak, może tak. <gry> do speedrunowania niż są slajki i w dupę się tak zawiodłem, że to jest luj. może recenzent tylko trailer oglądał, no ale to wtedy nie powinien recenzji robić, dla mnie... <gry> Czemu tutaj tylko jakby są takie spostrzeżenia, bystre w, momencie, w momentach, kiedy stwierdzenia podają banalne? To tego nie za bardzo. Znaczy. By to live, a ja ci tam czaty, nawet on się tu wyświetla? Pytanie nakładałoby odpowiedź, prawda? So, jakby tam już taka jakaś, jakaś, jakaś taka wskazówka, wskazówka by występowała, ale. Chodzi mi o to, że e, no według mnie no, to, co pan robi, to też nie jest recenzja, wydaje mi się, że nawet... Yy, dobrze, kolego, wskaż w moim filmie napis recenzja, gdziekolwiek w moim filmie wskaż napis recenzja. Bo to, że ty się skapnąłeś po całym filmie, że to nie jest recenzja, to jest niesamowite. naprawdę dobrze myślisz logicznie, naprawdę. 20 minut potrzebowałeś, żeby się dowiedzieć, że mój film to nie jest recenzja Lords of the Fallen. Tylko tam jest napisane, zostałem oszukany na 250 zł i teraz mówię według mnie czemu? To nie jest recenzja. Ja krytykuję recenzentów, którzy dają 10 na 10, ale ja sam nie zrobiłem recenzji tej gry. Według pana to, to nie może. jest recenzja, ale jest to jakiś tam materiał, opinia na temat gry. Jeżeli opinia jest emocjonalna, no to. No to, to co? Emocjonalna pod takim kątem, że emocje przesłaniają jakąkolwiek e, wartość, może tego, ja wiem, że pan narysował tam obrazek, jeden, dwa czy trzy, ale e, a rysowanie obrazka jeszcze nie tworzy, nie, nie czyni materiału jakiegoś, jakiegoś, e, jakimś bardziej wartościowym. No właśnie, to, to jest to, co cały film mówię, że on wymyśla własny argument i stara się nim poprzeć cały swój film. Własny argument, nic, nic nie powiązany z moim filmem, wymyśla sobie to i próbuje jakby na tym udowodnić, że ja pierwszy głupoty, ale nawet to mu ciężko wychodzi, trzeba przyznać. Ja Tenzen powinien przejść grę, mieć jakieś doświadczenie w gatunku, nie wiem, jak są redakcje, jak jest to IGF. I to jest kolejny, i znowu ten sam problem. Doświadczenie w gatunku. E... Nie, no dobra, no zobaczył, co on powie. Według jego doświadczenie w gatunku jest złe? Do oceniania gier z tego gatunku, nie? Jak on się z tym nie zgodzi, to już naprawdę jest ciężko z głową. Ja nie wiedziałem, ale już wiem. Pan no. ma doświadczenie w Dark Soulsach, ja to rozumiem. Ja też, ja też mam. No. I, i, I teraz mamy się na ringu bić, dlatego że pan ma doświadczenie, ja mam doświadczenie, więc. Yy, według mnie to nawet. Ty mnie wyzywasz na walkę, ma. Czy mi się tylko wydaje? Czemu, czemu to robisz, agresorze? To ja miałem być patusem, a nie ty. To ja miałem być patusem, on mi grozi pobiciem na ringu. No dobra, na ringu, ale grozi mi pobiciem. Ja to przyjąłem jako groźbę. Ktoś może w ogóle nie mieć doświadczenia i, i całkiem... I dlatego mówię, jak nie ma doświadczenia, no to raczej nie powinien recenzować tego typu gier. Tak? Czy nie? No a ktoś... Nie, no już nie chce mi się, bo on i tak... Do tego, do niego to nie dotrze. Ja to muszę rozbijać na czynniki pierwsze, a on i tak tego nie zrozumie. Dla niego... Nie wiem, on się stara mówić mądrze, bo trzy słowa przeczytał na Wikipedii przed obejrzeniem mojego filmu, a i tak mu to nie wychodzi. Przynajmniej oceniać tą grę i to nie ma żadnego znaczenia. To by było, miało znaczenie, jeżeli był Dziękuję plebiscyt myl. na stworzenie Souls-likea, jak najbardziej podobnego do oryginału. Takiego plebiscytu nie ma. A wiesz, i... że Souls-like. Wiesz co to znaczy? Souls. Like, co to może znaczyć to określenie Souls Like? Hmm. Co może oznaczać Souls Like i są też gry Soulsy, Dark Souls, jest Souls Like. Czy to może oznaczać, że ta gra jest właśnie jak Dark Souls? -a? Nie, to niemożliwe jest. Souls Like musi oznaczać zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego to musi oznaczać. Oni to reklamowali jako Soulslike I na tym trochę ta zabawa polega i tutaj wydaje mi się, że pan się gubi Kojarzy nazwę tej redakcji, ale nie... Ja to oglądam, Kiszek też to oglądał i widzowie mi kazali to obejrzeć, a ja jestem dla widza Ty chyba żadnej recenzji tego nie widziałem. Oni wystawili te że 10 na 10 To jest duża chyba redakcja, tak? Tam powinien być człowiek od Soulslike'ów, od horrorów, od FPS-ów, A tam jest chyba człowiek od gier mobilnych i przy okazji recenzuje gry AAA Czyli te najdroższe, tak jak Lords of the Fallen albo Elden No co tu się w dupę dzieje? Dlaczego tak jest? Dobra, on z tego wszystkiego wyłapie tak. No powiedział w dupę, szybko się odezwał. Nie, ja i tak wyjdę i wyszedłem na plus, jeżeli chodzi o... A nie, on w ogóle się z tego nie odniesie. O to tyle o no, co w nawet jak jest tak droga tak gra. <laughs> jeszcze też... lepiej. To, że jest taka droga ta gra, to przy okazji mnie bardzo smuci i boli, ale na przykład widz, który nie streamuje, który nie wiem, nie wrzuca na YouTube, a wiesz o co chodzi. To wszyscy ludzie, czyli powiedzieć 100% prawie ludzi, którzy zagra w tę grę wyjdą na gigantyczny minus. I nie tylko pieniężny, ale też emocjonalny, że jest smutna... No chciał tylko powiedzieć, że zapłaciłem za tą grę i Tak, wiemy, wiemy. Nie musisz się chwalić, że 250 zł zbierałeś przez parę, nie wiem ile czasu i kupiłeś. Sam kupiłeś, chwali ci się i sam zagrałeś w tą grę. Chwali ci się oczywiście i że Ci się podoba. I wiemy o tym. Dziękuję bardzo. I, e, nie, nie twierdzę, że wszedłem na minus. E, ja się zbliżam stopniowo i powoli. Jestem e, zadowolony, nawet z tego, że cały czas mam ochotę. Zbliżam się do tego etapu, gdzie e, jedna minuta grania w grę kosztuje, kosztowała mnie złotówkę. Mam nadzieję, że jeszcze to będzie nawet. Jak on na tą grę poświęcił 250 godzin, to nie dziwię się, że takie problemy ma z głową, tera i logiką. Spadała, patrząc w jakim tempie deweloperzy pracują nad tą grą, rzeczywiście starają się ją e, urozmaicić. 250 minut? Czyli tak naprawdę on w tą grę jeszcze nie grał. On w tą grę jeszcze nie grał. Ty przecież od praktycznie nic jeszcze w tej grze nie przeszedł. Ja nie wiem, czy on jednego bossa zrobił. Raczej znaczy się, no tak, ja mówiłem na początku, że 30 minut wystarczy, żeby zobaczyć, że ta gra to gówno, tylko... On po 4 godzinach... Patrząc po tym, że raczej średnio mu idzie, z tego co on opowiada, że średni jest w takie gry... No to... I, i ulepszyć jeszcze bardziej to to jeszcze bardziej mnie to cieszy zagra. i zawiedli się bardzo i co dalej Wiem, ja polecam pogać w Elden Ringa, polecam lights of Pea. mi się nie podoba Elden Ring i Lice of Pea to nie polecam ale Dark Souls 3 mi się podobało, żeby nie było, że jestem oh. ich antyfanem studia Chociaż jeżeli chodzi o e, Dark Soulsy, czy, czy tego typu gry, to ja oczywiście jestem zdania, że Miyazaki zerżnął wszystko z gry e, Blade of the Darkness. Czekaj, zerżnął to nie można. Przed... Cały film polegał na tym, że się inspirować można tak jak Lords of the Fallen, i on na końcu mówi, że ktoś zerżnął z kogoś? I a... nie wiem, czy mogę się bić na ten temat. Pewnie się nie mogę bić na ten temat, ale. Ja mam swoje zdania na ten temat, że Blade of the Darkness to jest, to jest, to jest prawdziwy Dark Souls, to co jest Dark co, Dark Souls, to jest tylko mar, marna kopia, e, także... fajnie. E, no, to chyba tyle, tak? Fajnie, pogadali, pośmiali im się, e, siema. No i stracili parę szarych komórek. Też, w cenie. Nie wiem. Problem jest taki, że ten typ to jest całkowity ignorant i wszystkie moje argumenty całkowicie olał i na żaden nie odpowiedział. Nawet ten, z ceną powiedziałem, że cena gry ma znaczenie do tego, co wymagasz od gry. Nawet na to nie odpowiedział. Tylko coś tam próbował pasywno-agresywnie powiedzieć. Ale mój też to jest jakiś tak, taki śliski ten film. HUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! KUSARIA!